Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozi. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam, Mateusz Borek. Dzisiaj u mnie Tomek i Malwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo długo się nie widzieliśmy, ale naprawdę długo się nie widzieliśmy. No ze 3 miesiące. No ja tak obstawiam dwa, trzy gdzieś mniej więcej. Bo po Wenecji się widzieliśmy. Tak, byliście gdzieś tam, coś świętowaliście. W świecie. Tak. Czytaliście gdzieś tam Onet. Ej, ale wiecie, co mnie to zastanawiało? Bo jak się przygotowywałem do tego podcastu, to autentycznie miałem tak, że okej, z jednej strony zrobiłem sobie research, ale z drugiej strony stwierdziłem, że fajnie będzie mi poznać was jako ludzi tak razem, nie? Że I zastanawiałem się, kim byliście przed poznaniem siebie i jak bardzo na siebie wpłynęliście i się zmieniliście razem pod wpływem jednej i drugiej osoby. Fajnie. Super. Jedziemy. No proszę. Chcesz pierwsza? Ja? Mhm. Wiesz co, no to jest dla mnie moment spotkania Malwiny. To jest największy przełom w moim życiu. Kiedy spotkałem kogoś, kto potrafił mnie ogarnąć, jednocześnie dając mi masę przestrzeni, wolności, ale też sprowadzając na ziemię w odpowiednich momentach, kiedy było to potrzebne. Bo moje życie sprzed Malwiny, to nie zabrzmiało, było no takie mocno zabawowe i w jakimś takim, pamiętam je, lekkim amoku. Mhm. Ja. Proszę. Ciekawe. No właśnie, bo ja tak pomyślałem o tym, czy Malwa ci zabrała wszystkie możliwe imprezy, a jeszcze przecież twoje życie z Malwą też było rozrywkowe. No, no. Ale do tego przejdziemy, proszę. Było. A powtórz tylko mi, żebym sobie... Kim byliście? Kim przed poznaniem siebie. Jezus, teraz mnie to olśniło. Ty byłaś dokładnie po bardzo podobnym stanie jak on. Ty też bardzo dużo melanżowałaś. Nie, właśnie nie. Nie? Nie. To już było po melanżach? Ja nigdy nie melanżowałam tak naprawdę. Ja, nie, ja byłam tą osobą, która zawsze odwoziła ludzi samochodem trzeźwa do domu, więc ja nie zaliczyłam imprez. Okej. Ja myślę, że przed Tomkiem byłam bardzo mocno zakompleksioną, niewierzącą w siebie osobą. Mhm. A jak on wpłynął na to, że to zniwelował? No, no myślę, że to jest prawda to, co Tomek powiedział, że nasze spotkanie z gdzieś tam rzeczywiście było przełomem, bo gdzieś daliśmy sobie wszystko, naiwnie, ale, ale bardzo gdzieś pięknie i naiwnie. Każdy z nas dał drugiej osobie wszystko, co ta druga osoba myślę, że potrzebowała. Mieliśmy taki śmieszny moment, kiedy mi się wydawało, że moja pewność siebie jest czymś niedobrym, że to, że zawsze mówię prawdę, że wolę się z kimś pokłócić, mówiąc prawdę, i się zawsze tego wstydziłam gdzieś później, a Tomek mi powiedział, że dla niego to jest moja najpiękniejsza cecha. Dla mnie najpiękniejszą cechą było to, że Tomek potrafi w każdej sytuacji się odnaleźć. Ja tego nigdy nie potrafiłam. Jak mi się gdzieś nie podoba, to po prostu wychodzę. No bo te cechy trochę... Na pierwszy rzut oka się mocno wykluczają, no bo ja bardzo zazdrościłem i w ogóle do tej pory zazdroszczę takiej szczerości. Szczerości, no mówię nieprawdę. Że Malwa faktycznie nie owija w bawełnę, a ja bardzo lubię koloryzować, żeby być może dobrze wypaść. Być może, żeby unikać konfliktu. I to jest strasznie piękna cecha,
którą ja się przypatruję i bardzo chciałbym się jej nauczyć. Mhm. A gdybym zapytał tak ogólnie, za co się kochacie, to co by wam pierwsze przyszło na myśl? Powiedz mi, ceps. To za bardzo mało kochasz. W ogóle taki moment, kiedy poznałam Tomka, to miałam jakieś takie poczucie, że Tomek bardzo jest dobrym człowiekiem i to do tej pory mi się to nie zmieniło, że ma bardzo dobre serce i myślę, że to jest cecha, którą najbardziej u niego lubię. Zgadza się? Ja teraz cały czas myślę, czy ty jesteś dla mnie miły. Mina. Czy ty jesteś dla mnie miły? Czy ty jesteś dla mnie miły, bo nie potrafisz mówić prawdy. Cały czas mi to brzmi w uszach. Oj, koniec, już będzie. No. Tak, no dobra, a ty za co kochasz mowę? To, co powiedziałem na wstępie, być może to jakby w pierwszym takim odruchu jest bardzo egoistyczne, natomiast to, jak ona potrafi mnie trzymać, nie kierując mną tak naprawdę, bo też często wpadamy w związkach w pułapkę, że wiesz, ktoś przejmuje stery i jakby narzuca drugiej osobie kierunek życia ich wspólnego, począwszy od decyzji, a kończąc na nawet wiesz, wyznaczaniu konkretnych czynności. Mhm. No taki wiesz, no ktoś się podkłada, ktoś dominuje. Mhm. A mam wrażenie, że u nas jest tak, że wyrażamy, ja się tego uczę, natomiast dyskutujemy o tym, co nam nie odpowiada, co nas denerwuje, boli, albo jak uważamy, że według nas w pewnym sensie tylko to poddane jest dyskusji, wygląda konkretna sytuacja. I Malwa potrafi, tak mnie potrafi, wiesz, poprowadzić w jakimś stopniu, tak dać mi do myślenia, ale tak dając mi punkty, nie narzucając nic, a natomiast jakby otwierając mi takie przestrzenie, których ja w głowie nigdy wcześniej nie miałem, bo uważam, że dość tak w ograniczony sposób często do wielu rzeczy podchodziłem i na pewno zyskałem te, ale to jest to, co ta otwartość, ale to jest o mnie, natomiast to, co jest o Malwinie, mam już kończyć? Czy lubimy twoje filozofowanie. Dziękuję. I na podcaście nikt ci nie przerywa, gdybyśmy siedzieli i nie nagrywali, żebyśmy powiedzieli, że masz przestać. Skończ. Tak. A ja specjalnie do ciebie drugi raz przyszedłem, bo wiem, że ty nie tniesz, więc można sobie pogadać. W końcu chcą mnie słuchać. I nie biją. I nie biją mnie, tak, Malwina. To struga, wiesz, proszę. Nie, no dobrze, ale przejdź do tej puenty, bo bardzo, bardzo długo szyłeś środek, więc musi do końca być on coś... On zapomniał, o czym mówił. A o kim rozmawialiśmy? Teraz o mnie czy o tobie? O mnie. No. Malwina, oprócz tego, że faktycznie potrafi mnie podtrzymywać, to tak jak wspomnieliśmy przed wejściem na antenę, to ją po prostu uważam za niezwykle mądrą, empatyczną, cierpliwą, choć pewnie ona się z tym nie zgodzi teraz. Ale Malwina jest, czy ja uważam, że jest dużo mądrzejsza ode mnie i ja się bardzo cennie życzę. No i o to chodzi. Bardzo wielu rzeczy od niej uczy. Ale nie dostaje zdjęć od panek. Zdjęć? No mówił, że nie dostaje przecież. A, czy filmików, przepraszam. Filmików. Zdjęć też nie. Nic. No weź, teraz to powiesz i będziesz miał teraz lawinę. To jest to, co pisałeś SMS-a? Że nie dostajesz zdjęć od fanek, dobrze. Ja też nie dostaję zdjęcia od chłopaków. Wyślę ci dzisiaj? Mi też wyślesz? Myślałem, że zapisujesz te, co są znikające. A to można? Szybko robisz. Bo ja mam drugi telefon i nagrywam. Okay. Malwina jest wspaniała, jest moim skarbem. Także zakopiemy ją. No dobra, ale są różne języki miłości. Pytam serio. No. Kontakt fizyczny, słowa, czas, przysługi, podarunki. Który język jest wasz? Podobno człowiek ma zazwyczaj dwa. Ja w ogóle rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką o tym. Mi się wydaje, że trochę się rozchodzimy, że mamy jeden wspólny moim zdaniem, ale też troszeczkę... bo to nie jest tak, że para ma dwa, tylko każdy ma swój. Moim zdaniem moje to jest... cielesność i obdarowywanie. Mm-hmm. A twoim, Tomek? Na pewno nie obdarowywanie.
Tak. Emocjonalność. Nie, no to chyba prawda, mamy to spędzanie czasu, że u ciebie, że spędzanie czasu razem? Ja muszę, tak, ja kocham spędzać czas. No i bliskość chyba też, nie wiem, tak mi się wydaje. No i cielesność, no. A jakie macie najbardziej romantyczne wspomnienie w waszym związku? Chcesz się opowiedzieć? A może masz inne, no. A nie, bo myślałam, że wiesz, że ja wiem i że ja mam opowiedzieć, bo nie wiem, o czym pomyślałeś. Nie wiem, o czym pomyślałem. Nie czytasz mu w myślach? Właśnie. Nie, mam najbardziej romantyczną dla mnie, tylko to takie jest kochane bardzo. Mhm. Żeby nie kompromitujące teraz. To ta sama literka na początku. Nie, to... Nie wiem, to było chyba na trzeciej randce. Oprócz tego, że na trzeciej randce i to było tego samego dnia, ale że raz, że powiedział mi, że jak usłyszę od dziewczyny, że gra w Diablo, to będzie jego przyszła żona. O, tak. A ja jakby szczerze od zawsze w Diablo grałam, to... To chyba było, jak mnie pocałowałeś, powiedziałeś do mnie, gdzie ty byłaś. I to było takie... A teraz ty, Tygrysie? Jak ci usmażyłam kotlet. Tak, ja mi odpowiedziała, byłam w toalecie. Tak. My chcemy się rozebrać z emocji. Co jest najbardziej romantyczne wspomnienie, jakie przychodzi ci na myśl? A co ci przyszło pierwsze? Dużo. Właśnie to pierwsze przyszło, ale... Ale nie wiemy, czy jemu też. Pierwsze. Co było? Nie, ja pomyślałem o naszych oświadczeniach. Wiedziałam. No. To nie jest historia. No. Ale nie opowiem jej. Natomiast to jest mój... Myślałem, że ty sobie... Nie możesz opowiedzieć. Nie. Ja sobie to zostawię. Ale to jest tak świetne? Tak, to jest fantastyczna historia, natomiast nie do opowiedzenia jednak. Znaczy nie, może to akurat nie jest dla mnie problem, żebyś to opowiedział, ale... Nie. To jest nasza. No ale jakby miałem powiedzieć o pierwszej myśli, która mi przyszła do głowy, to faktycznie to była ona i ja ją zapamiętuję jako taką naszą... Taką waszą. Piękną, ale na naszych warunkach. Mm-hmm. A jest coś, co chcielibyście razem zrobić, a jeszcze tego razem nie zrobiliście? Ja myślę, że dużo rzeczy. Trzeba zwiedzić. No. Całe. No nie, ale były takie rzeczy, że wiecie, że chcieliście je zrobić, potem pojawiła się jagoda i nigdy tego tak naprawdę nie zrobiliście, a było w was takie coś, że chcecie to na pewno przeżyć razem? Tak, ale my to zrealizujemy, tylko potrzebujemy, żeby jagoda trochę urosła. Ale mówisz teraz o podróżowaniu, tak? Tak, o konkretnych miejscach do zwiedzania. Mhm. Wiesz, marzymy, zresztą jak sobie pisaliśmy kiedyś o tej Japonii, i to jest do zrealizowania, tylko no, potrzebujemy tego naszego ziomeczka, a nasz ziomeczek jeszcze nie dźwignąłby tego trybu, którym my... No otwarcie ucieka nam, no, to trudno by było z nią. I to jest na pewno do zrealizowania, a mamy taką wspólną gdzieś wizję życia, że nie ma nic ważniejszego niż tak naprawdę zwiedzanie. Ale dużo rzeczy. Ja też bym chciała na pewno jakiś film kiedyś jeszcze z Tomkiem zrobić... No ale już robiliście razem film, bo chodzi o to coś, czego jeszcze nie robiliście. Mnie to zastanawiało, wiesz, ja pomyślałem sobie na przykład, czy są jakieś szalone rzeczy takie, że naprawdę gdzieś takie, że w tej całej takiej powiedzmy młodości i takim romantycznym, szybkim życiu, że były takie wasze plany, które po prostu gdzieś zostały odłożone na półkę przez... Nie, bo to był nasz plan. W sensie, ja nie wiem, trochę mi jest zawsze ciężko cofać się do tego czasu sprzed jagody, bo ja już mam poczucie, że nie pamiętam trochę. Ale my nie mieliśmy czegoś takiego, że pojawiła się jagoda i nagle się okazało, że nasze tam plany trzeba było przełożyć, bo jagoda była naszym planem. Mhm. No, niezmiennie, to wiem, tylko... Tylko widzisz, bo ja was też znam już z Jagodą, a zastanawiało mnie w ogóle, na przykład jak Jagoda zmieniała też wasze życie, no bo okej, nawet jeżeli ona była planem, to planem, który zmieniał wasze życie, wasze przyzwyczajenia. Moment, kiedy w ogóle zanim Jagoda się pojawiła, to był też taki moment, w którym w taki, nie, myślę, chory sposób skupialiśmy się też na tej pracy. Że ona była trochę, wiesz, stary, a wypowiem się za siebie, była tak nadrzędna, że nawet te nasze podróże często były przekładane, bo być może, bo to nawet nie było tak, że ta praca się pojawiała, tylko że być może się pojawi. Ja na przykład, jak mi teraz mówisz o tym, to w kontekście tych podróży jakiś taki mam straszny ucisk na klatce piersiowej, bo to jest... No powiedzmy wprost, przez ciebie nie lataliśmy, bo cały czas miałeś pracę. Tak, ja niestety choruję na
na pracoholizm. Mhm. Tak. No ale wydaje mi się, że też warto kuć żelazo póki gorące, nie? Że to jest też ten syndrom, że musisz się oswoić z tym, że nagle dostajesz dużo fajnych propozycji i że zanim się nauczy je wybierać, to no, się trochę bierze wszystko z lęku. To, co to też było poruszane, że mamy, że ja miałam trochę problem z tym, że ja zrobiłam o wiele, no mniej pracy miałam, mhm. tylko że ja miałam coś takiego, że często dostawałam propozycje na przykład zrobienia 30, czytałam scenariusz i mi scenariusz nie odpowiadał, w sensie nie widziałam siebie, jaką część siebie mogę dać w tym scenariuszu, nie wyobrażałam sobie, że mogę to zrobić fajnie, więc gdzieś rezygnowałam, wstydząc się przed Tomkiem, że ktoś mi daje propozycję, ktoś mi daje pracę, a ja mówię nie. I to też jest fajne, że po... Kiedy my to sobie powiedzieliśmy? Po 7 latach chyba dopiero bycia razem, że ja się wstydziłam tego przed Tomkiem, a Tomek mi wtedy powiedział, że bardzo mnie szanuje za to, że nawet na etapie nieposiadania pracy robię rzeczy, które są zgodne ze mną. Mhm. Że nie jestem w stanie zrobić coś, co nie jest zgodne ze mną. I też było miłe, że mój kompleks, mój lęk nagle się okazał jakąś wielką zaletą u niego, a ja się tego wstydziłam. A ja z drugiej strony miałam to, że zazdrościłam Tomkowi, że był w stanie nawet wchodzić w projekty, które generalnie, gdyby ktoś mu szczerze powiedział, chcesz czy nie chcesz, i on by wtedy powiedział, że nie chce, to pomimo tego, jakby tak bardzo zależało ci na pracy i żeby kuć żelazo, póki gorące, że to robił. Więc my mieliśmy kompletnie inne... No tak, bo też rozmawiamy o jednak kilku latach wstecz. I wiesz, to jest też ten proces w naszym życiu, który my sobie przerabialiśmy, tłumaczyliśmy, próbowaliśmy zrozumieć. I dlatego też myślę, że możemy sobie o tym teraz jakby swobodnie rozmawiać. Ale tak, no bo jakby ja naprawdę... Praca. Mi myślę, że tak fanatycznie czasami odbijała. A dzisiaj nie? Trochę inaczej, wiesz, że ja jak wchodzę w projekt, którego się podejmuję, to się zatracam w nim. Natomiast nie mam tego panicznego momentu, że kończę i już myślę o kolejnym. Na przykład teraz jest dopiero co skończyłem film i jedyne, o czym myślę, to o tym, żebyśmy mogli wspólnie odreagować ten czas, który był poświęcony na pracę, ale to też jest jakby dalej procesem, bo uważam, że takie chore podejście do pracy, kiedy się w niej jakby, bo to się sprowadza do też pewnie pieniędzy, myśleniu o tym bycie, o odpowiedzialności, prawda, bo jest dziecko, więc trzeba na nie zarobić, trzeba o tym myśleć, a co, no bo nie mamy pewności, nie mamy pracy, która jest stałym etatem, więc ona się skończy, może nie będzie już żadnej kolejnej. I ja wpadam w tę taką paranoję, ale już coraz mniej. Ja pamiętam, jak zaspałeś w ogóle na taniec. Bo ty byłeś tak zmęczony po prostu po całym dniu i wieczorem nie dałeś rady dojechać na czas, więc wiem, że twoje słowa mają potwierdzenie. A Malwa, jakbyś ty miała wskazać, co jest waszą największą siłą, jak jesteście razem, jak jesteście parą? Co jest największą siłą was jako pary? Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że my faktycznie, że ja serio wierzę, że to jest mój człowiek i myślę, że to działa też w drugą stronę, że naszą siłą jest to, że nie walimy w siebie, tylko idziemy sobie razem przez to życie i razem walczymy i przechodzimy przez kolejne poziomy i walczymy z potworami. I oczywiście były momenty, kiedy waliliśmy w siebie, no bo bez przesady też nie jesteśmy idealnym związkiem, który się nigdy nie kłóci, ale zawsze wtedy się zatrzymujemy gdzieś po tych głośnych kłótniach. Jesteśmy idealnym związkiem. Jesteśmy idealnym związkiem się ludźmi. W ogóle. Że jesteśmy w stanie się zatrzymać w dobrym momencie i sobie przypomnieć, że jak nie gadamy, to się kłóci. W sensie, jak się nie gadamy, to zaczynamy się oddalać od siebie i wystarczy tylko wrócić z powrotem do rozmów i wszystko jest okej. Okay. Ale myślę, że to jest naszą jakąś taką siłą, że gdzieś wierzymy to, że... No, że jesteśmy jakby tutaj w tej przestrzeni dla siebie, no. No ale tak, Malwa, bo ty powiedziałaś, mam charakter, że lubię się kłócić. To o co najczęściej się kłócicie? Ja powiedziałam, że mam charakter, że lubię się kłócić? Tak.
O co my się najczęściej kłócimy? Mm-hmm. Ja to zawsze mam. Proszę, co zakłada na przykład na wyjście na wywiad do żurnalisty. Tak, prawda. Wszystko miałam w praniu i się byłam zdenerwowana, bo chciałam, bo lubię ładnie wyglądać. Ale wyglądasz pięknie. No, bardzo dziękuję. Mówiłem ci zresztą, że jak się przytuliłem, to aż no, naprawdę było tak, że pomyślałem sobie, Jezu, jak ona jest atrakcyjna. Ale zobacz, jak ty reagujesz na moje komplementy. Ja się czuję upokorzony, bo widzę, że nie doceniasz tego. Naucz mnie. Jak się powinno reagować? Tomek. A ty potrafisz podrywać? Potrafię. Nie wiem, że cię poderwałem. W jakiś taki dziwnie pokrętny sposób, tak. Tak, tak. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby się podrywaliśmy nieumiejętnie i nie wiem, co to jest. Tak też to u nas wyglądało. No, ale. O co się kłócicie? O co kręcisz dym? Ja kręcę dym o to, już teraz to wiem. Mhm. Jak wiem, że jestem zmęczona, jestem wykończona psychicznie, baterie mi się rozładowują ze względu na przykład na to, że Tomek był przez 2 miesiące praktycznie poza domem i byłam sama z dzieckiem, więc to są takie momenty, kiedy automatycznie, kiedy się czuję zła, to ja się kłócę o wszystko. To, że Tomek mizi kiedyś... Co? No dalej, malutka dalej. Ja potrafię się denerwować na takie rzeczy, że na przykład Tomek gotuje ryż i nie wstawia, ile trwać ma gotowanie ryżu. I mówię, dlaczego nie wstawił, ile minut. Rozumiesz. Albo na przykład, że ja makaron muszę... gotujesz i sprawdzasz, czy już jest ugotowany, a nie na ale nie, poczekaj, mówimy minut. O tym, są momenty, że ja już sobie też ułożyłam to. Nalanie mi herbaty do kubka po kawie też jest dla mnie problemem. Nie wypiję jej. Ja mówię o takich... Teraz te kamery, nie, poczekajcie, bo mówimy o takich... Poczekajcie, nie, bo mówimy o takich skrajnościach w momencie, kiedy wiem, że jakby teraz wiem z perspektywy czasu, że byłam bardzo zmęczona i bardzo głupie rzeczy mnie wyprowadzały z równowagi, typu pralka, typu zmywarka, typu skarpetka na podłodze, wiadomo, klasyczne rzeczy. Kiedy mam spokój w głowie i się czuję ze sobą dobrze, to nawet nie zwracam uwagi na te rzeczy. Więc faktycznie tak, jeżeli źle się czuję ze sobą, jestem zmęczona... Wszystko mnie denerwuje i potrafię się o najmniejsze pierdoły pokłócić. No ale wiesz, to taką konkluzją tego, myślę, że trochę puentą tego, co mówisz, jest to, że trochę nie do końca mamy też powody do tych kłótni, no bo tak na jakieś pierdoły, których zazwyczaj się później śmiejemy i super, fantastycznie. Nie, no dobra, ale czekaj, bo teraz ona się kłóci, że... W złym kubku zrobiłeś kawę. Ale patrz, jak się śmiejesz. Próbuję sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji, nie? Ona się kłóci, że zrobiłeś kawę w złym kubku. Jak ty reagujesz? No robię nową kawę w dobrym kubku. A, bo się boję, że cię pobiję. Nie, to nie chodzi o to. Tak. Nie, no ale nie, bo ale, dla mnie... Ale ty potrafisz zachować tak... No ja wiem, ja to no, wiesz, rozumiem, to są ja momenty. Jestem skończony w swoim życiu, więc momenty, ja też się irytuję. Są momenty, w których oczywiście robię kawę i nie ma... I w ogóle nie rejestruję, że to jest jakimś problemem. Są momenty, w których oczywiście mnie to też denerwuje i... O, dziękuję ci. No i się denerwujesz? I... Nie wiem, Malwina prosi mnie o solniczkę. A ty dajesz cukrem. Nie. No i oczywiście, jeżeli dochodzi... A ja tu miałem otwartą. Ale no spokojnie, nie zmarnuję się. Mam już 4. I też się odpalam. Dlaczego wtedy? Dlaczego ty w tej ata jest zła? Dlaczego? No i robi się taki koguci spór, który jest no, zabawny i z niego się później śmiejemy. Mhm. Ale... Śmiechom była... Jak to się mówi? Nie było końca, no. Śmiechom nie było końca. Ale szybko potraficie się pogodzić? Tak. Czy to, widzisz, to jest ciekawe zagadnienie. Myślę, ja nie potrafię być długo w złości, więc ja dosyć szybko, nawet jeżeli jestem zła, to prowokuję rozmowę, bo nie lubię ciszy, tak. Nie lubię karania ciszą, czego u nas na szczęście nie doświadczyliśmy w jakimś, może raz to się wydarzyło. I szybko się zorientowaliśmy, że to jest bardzo toksyczne i że nie możemy sobie tego robić. Tak. W miarę szybko wyjaśniamy to. Ale mnie nie można opuścić, jak się pokłóci. Nie wolno mnie opuszczać. Mhm. Ja cię nigdy nie opuszczę. O, to spoko. Ale jak mi ugotujesz źle ryż, no to już jest no. Pozbędziemy się tego pomysłu, pozbędziemy się tego, bo ja nie będę takich rzeczy robić. Spokojnie. No tak, zamówisz. Właśnie. Za mało tej roboty bierzesz.
Że co? Że ryż musisz gotować. Że muszę ryż jeszcze gotować. Daj spokój, no proszę, jak ja mam ciężko. No. A czekaj, a macie jakieś tradycje jako para? Że są takie rzeczy, które są tylko wasze? Umiemy gadać telepatycznie. Obieranie bobu? Obieranie bobu? Nie, poczekaj. Czy mamy jakąś tradycję swoją? Mnie ciekawi to. Ciekawiło mnie, czy macie takie rzeczy, które są u was rytuały. Znaczy na pewno, jeżeli mamy jakiś film, na który bardzo chcemy pójść, to gdzieś celebrujemy wyjściem to dużym do kina i że koniecznie to w kinie musi być obejrzane, ale czy mamy jakieś takie... Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że my w ogóle jesteśmy tacy, że dużo mamy takich wspólnych rzeczy. No to jakie macie wspólne rzeczy? No, że lubimy podobne gry, że nawet tak, nie musimy spędzać czasu zawsze ze sobą, możemy robić to obok. Tomek sobie maluje figurki, ja sobie gram w grę, albo maluję, albo robię inne rzeczy, ale... Wiesz co, no nasze jakby spektrum zainteresowań i już tak nawet biorąc to, co Malwa powiedziała na początku z tym jakby wspólnym wyjściem do kina, jest no jakby takie rzeczy, które mogłyby się wydawać błahe i sztampowe, one są jakby dla nas no, wyjątkowe, bo to po prostu lubimy razem robić, jak nie wiem, gra planszowa, jak wyjście do kina, koncert, po której możemy sobie długo dyskutować, często też się zresztą spierając. Tak. Bo to jest ciekawe, że my, mimo że na przykład mamy bardzo podobny gust filmowy, to jest wiele czynników wewnątrz filmu albo konkretnego jakiejś rzeczy zawartej w filmie, która jest efektem jakiegoś tam potem, czy efektem jakiejś dyskusji, a ja mam wszystko na kartce zapisane, czy nawet wręcz czasami, proszę pana, sporu. Tak, to prawda. Ale to fajnie nam buduje wieczór. No wiesz, bo to nie chodzi o to, żeby chwile były wyniosłe, tylko chodzi o to, żeby one były prawdziwe i do przeżywania, bo to, że na przykład jako rytuał traktuje się wyjście do kina i na przykład rozmowę o tym, to jest tak. Już doskonałe. To jest naprawdę bardzo fajny fragment, bo pomyśl sobie, że przez interpretację cudzego dzieła poznajesz zdanie drugiej osoby. Absolutnie, i jej światopogląd. Tak. Tak naprawdę wchodzisz do głowy przez to, co ona widziała o tym w tym filmie. Że tak. Wydaje mi się też, że trochę przestaliśmy odczuwać w ten sposób sztukę, że oglądamy, jest jej tak dużo i traktujemy ją, że ją zobaczyliśmy i właśnie została zamknięta. Tylko trochę mówisz też z perspektywy kogoś, kto jest kinomanem. Nie, ja nie jestem kompletnie kinomanem. No ale musisz oglądać, ale musisz dużo oglądać, musisz dużo, jakby musisz być na bieżąco. Mhm. Musisz być jakby w tych... Oppenheimera całkiem niedawno zobaczyłem. Widziałeś? Widziałem. Ale to spoko czy nie? Poczekaj, bo czy mamy szansę? Ale co? No czy spoko czy nie? Nie, no jest spoko. Okay. Bardzo spoko. Okay. Bardzo spoko i też ciekawostką jest to, że na przykład scenariusz był pisany zupełnie inaczej, bo ja nie wiedziałem... że klasycznie scenariusz jest pisany z perspektywy osoby trzeciej, no. A to było wszystko jako Oppenheimer. Okay. Że tu było, wszystko było napisane ja. I to też mi powiedział Kuba Małecki, wybitny polski pisarz, z którym miałem przyjemność rozmawiać. I Kuba mnie zachęcił do tego, żeby przyspieszył mi to, że zobaczyłem sobie ten film, ale to też przez to, że można było go zobaczyć na platformach streamingowych zresztą. Ale dobra, i teraz tylko chodzi mi o to, że ja nie patrzę na film jako na... Bo tak. Ja nie znam się na kinie, to też trzeba dość jasno ustalić, ale znam się raczej na historii, znaczy rozumiem historię, okay. W sensie chcę zobaczyć los. I mnie ciekawi na przykład, co ktoś dostrzegł w jakiejś historii. Tak samo nawet jak rozmawiam ze znajomymi, którzy ewentualnie słuchają mojego podcastu i ciekawi mnie, co słyszą. Wyłapali. Tak, co wyłapali, bo to się od nich odbija, rozumiesz? Widzisz to, co jesteś w stanie dostrzec też w sobie. No ale dlatego ja mam taką tradycję, moją tradycją wewnętrzną jest to, że ja co kilka lat oglądam Zakochanego bez pamięci, bo się okazuje, że co kilka lat zupełnie dla mnie ten film jest o czym innym, więc też jest ciekawa obserwacja tego. Ale faktycznie to jest to, co ty mówisz, że raz, że można poznać człowieka. Ja w ogóle mam coś takiego, że lubię, jak kogoś poznaję, się spytać, że często pytam... jaki wykonawca byłby twoją tą, jak to mówię, crushem? Nie crushem. Chodzi mi o to, że jak masz film, masz muzykę i masz do tego płytę wydaną, później to się mówi, że to jest podkład, soundtrack. Że co byłoby soundtrackiem do twojego życia. I to też jest fajne,
że często ludzie mówią kompletnie co innego niż ci się wydaje na taki pierwszy rzut oka. Fenomen, szansa. O. Fenomen? Mhm. Okay. Chłopaki z Jelonek. Wy byście się dogadali, chłopaki. My się dogadaliśmy. No dobra. Ale ciekawe, bo tak sobie jeszcze myślę, wiesz, o tym takim, o tej zmianie, która, o której, nie wiem, napomknąłeś, czyli w tym takim natłoku rzeczy, które posiadamy w tym, w tych platformach, w tym streamingu, w sensie, który teraz narzuca nam miliony treści i jesteśmy w tych treściach pogubieni. I wybieramy takie, wiesz, coś, co leci, jakby cały czas coś nam leci i to powoduje, że ten ranking, ta skala trochę jakby ona dewaluowała, bo kiedyś wybierałeś film, jego oceniałeś, a teraz masz powiedzmy 10 filmów, które przelecą przez ciebie, aż w końcu coś jest takiego, co w ciebie uderza. I że nie masz wyselekcjonowanego, tylko takie coś, co się wybija w pewnym momencie. I to nie musi być jakość filmu, to nie musi być coś, co jest arcydziełem, tylko właśnie bezpośrednio trafiło do ciebie, bo akurat dotknęło ten fragment duszy, ten fragment serduszka, który aktualny jest dla ciebie najmocniej w tym momencie. I to jest też to, o czym mówisz, czyli ten powrót do zakochanego, że on za każdym razem w inny sposób rezonuje w tobie. I to jest zajebiste, nie? Że my dojrzewając na inne rzeczy zwracamy uwagę. I ja to osobiście kocham w kinie. I szczególnie w takich ponadczasowych filmach, które mają szansę się gorzej starzeć i możesz do nich po prostu powrócić. No ale zobacz, to też po prostu nie chodzi o kino, to chodzi o rozmowę, o muzykę. Absolutnie. No, to jest wszystko tam, gdzie po prostu jest ingerencja ludzka, że jednak to my jesteśmy w stanie tworzyć jakiś kształt rzeczywistości, który opowiada o dzisiejszej chwili. Jak wrócimy do tej rozmowy za ileś tam lat, ona może opowiadać dla nas o zupełnie czymś innym, bo będziemy w innym miejscu życia, będziemy mieli inną optykę, inną świadomość, będziemy kimś innym i tymi ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj, będziemy poniekąd obcy dla nich, bo będziemy ludźmi z przyszłości, więc to jest dla mnie zawsze takie refleksyjne i to, co wy mówicie, tak samo chodzi o rozmowę w związku. Ja zapytałem o te rytuały, bo i to, co Malwa powiedziała, że wy potraficie, wiesz, robić różne rzeczy, ale być obok siebie to jest fajne, nie? A rozmowa jest taką budującą, bo wydaje mi się, że związek buduje się głównie, znaczy tylko przez rozmowę. No. Tak, ale to co powiedziałam, że jakby jak zaczynamy czuć powoli, w sensie jak czujemy, mamy momenty, że trochę się od siebie oddalamy, to zawsze jest to kwestia tylko rozmowy. Tak. Że każdy z nas gdzieś jest zmęczony w swojej głowie i nie chce też obarczać drugiej osoby, więc to nie wynika oczywiście z tego, że coś złego faktycznie się dzieje między nami, tylko po prostu każdy gdzieś w swoim świecie jest i wystarczy wypowiadać na głos nawet swoje tam pewne strachy i od razu się one robią mniejsze. Wziąć oddech i zatrzymać się na chwilę i po prostu spojrzeć. No i też tak jak się przygotowywałem do tego i wiesz, że to, że przez 5 lat mieszkaliście w kawalerce 19-metrowej. Ja sama nie rozumiem tego. W sensie to jest... Ale wiesz, że to jest naprawdę duży poziom trudności tego, że się nie pozabijaliście, że też było, że naprawdę było dużo emocji tam do pomieszczenia najprawdopodobniej. Tak, ale ja nie pamiętam sytuacji, w których miałoby być jakoś tak, że faktycznie nas... My się bardzo... Skraju, prawda jest taka, że my... Wypierały. Nie, my przez pierwsze... Ile my jesteśmy? Zaraz 8 będziemy. No. My tak naprawdę przez 6 lat my się praktycznie w ogóle nie kłóciliśmy. To było takie, to myślę, chore. Trochę to dziwne chore, to było. Nie, to było dziwne, bo to jest dziwne chyba, jak ludzie się w ogóle nie kłócą. U nas to trwało z 6 lat, że my faktycznie nie mieliśmy jakichś takich... No były jakieś tam aferki, ale to takie klasyczne, ale nie... No ale dobra, albo czekaj, bo ustalmy, czym jest klasyczna aferka, bo może po prostu kłóciliście się, ale kłótnie u was dopiero traktujecie to, jak Tomek się pakuje. Nie, myślę, że nie było nigdy u nas sytuacji, że ktokolwiek by się pakował. Malwa się zawsze pakowała. Ja Malwę pakowałem. 18, proszę zaznaczyć. Nie, myślę o jakichś takich klasycznych kłótniach na początku związku. Ja byłam bardzo zazdrosna i wręcz myślę, że teraz patrząc na to, że jestem o dziwo
że Tomek jakby udźwignął to, ale myślę, że we dwójkę mamy takie rzeczy, że ja udźwignęłam pewne jego rzeczy, które robił, dla mnie nie były problemem, tak jak moja zazdrość, i ja faktycznie panicznie gdzieś się bałam, że potrzebowałam, żeby dać mi znać, że wszystko jest okej, bo jak wystarczy, że 2 godziny się do mnie ktoś, w sensie ktoś, kogo kocham, nie odzywa, to ja od razu mam najgorsze scenariusze w głowie, i jakby przeszliśmy przez to, że ja gdzieś byłam bardzo zazdrosna, wydzwaniająca. Tomek też miał jakieś tam swoje rzeczy, ale myślę, że to są klasyczne przecieranie się osobowości i tego poznawania się tak naprawdę, bo jeżeli byliśmy ze sobą kilka miesięcy, no to bardziej masz wyobrażenie na temat tego związku i na temat danej osoby, a nie faktycznie znasz ją. Masz poczucie, że znasz ją, ale nie znamy się tak naprawdę, będąc na samym początku. No dobra, no to tym bardziej, zobacz, otwierasz takie drzwi, że jeżeli przez pierwszych 6 lat się nie kłóciliście, potem pojawia się Jagoda i jest tak, że Tomek ze swoją mamą zobaczyli, w jakim jesteś stanie, złapali cię i zaprowadzili do psychiatry i na terapię, no to od razu wchodzimy jednak z buta w to, że jest coś takiego, że jest duże sprawdzam. Mhm. Jest coś takiego, że nagle pojawia się bardzo duży ciężar do wyciśnięcia. Mhm. To jak wspominacie w ogóle tamten czas? Bo to są pewnie dwa zupełnie różne wspomnienia tego wszystkiego. Ten czas, ale w ogóle ten czas, w sensie, co mówisz, że do psychiatry. U mnie, ja mam poczucie, że w ogóle mam wymazane trochę z pamięci całkowicie te 1,5 roku, które się wydarzyły po urodzeniu. I u mnie się to pewnie zaczęło tym, że gdzieś mieliśmy bardzo ciężki poród, który faktycznie w trakcie, ja byłam przekonana, że umieram, i autentycznie żegnałam się z Tomkiem w trakcie porodu. Więc myślę, że to był jeden jakiś trigger, który mi włączył deprechę. I jakieś takie... U mnie na pewno było to. My się staraliśmy o dziecko i w momencie, kiedyś Jagoda się urodziła i ja poczułam, że nie będę dobrą matką i nie udźwignę tego, to wiedziałam, że nie mogę tego pokazać Tomkowi, żeby on się nie zawiódł. Mhm. Bałam się mu pokazać, że chcieliśmy tego i nie wiem, czy do końca jest, czy chcę tego na ten moment wtedy. Więc to ukrywałam przez, myślę, że też pewnie widział to Tomek, nie wiem na ile, pewnie nie aż tak dobrze, skoro po 1,5 roku dopiero jakby no jakaś tam sytuacja się wydarzyła. No, Tomek sam się miotał też, wiecie, ze swoim lękiem. To się potem okazało tak, że każdy z nas... Każdy miał lęk, że nie potrafi tego robić, ale nie chciał obarczać tej drugiej strony z myślą, że to doprowadzi, że my się, nie wiem, uznamy, że poddaliśmy w jakimś stopniu. Też nasza Jagoda no jest bardzo intensywna. Jest ładunkiem energii. Miałeś okazję poznać. Jest doskonała. Jest doskonała i ona sobie fantastycznie w życiu poradzi, tylko też musimy ją nauczyć pewnej uważności, którą boimy się, że sami nie mamy. Jest to dla nas trudne. Jakby jaką dać jej lekcję, jak być autorytetem, mając tyle znaków zapytania. Co bo oczywiście każdy potem mówi, nikt nie jest idealny, każdy, prawda, te same błędy popełnia, że nikt nie jest wychowany na bycie ojcem. No wiadomo, rozumiem to. Rozumiemy, ale no... No, myślę, że mieliśmy hardkorowy moment odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Bez wątpienia. Troszeczkę, ja już to kiedyś mówiłam, że gdzieś rzuciliśmy się w te rodzicielstwo trochę naiwnie, trochę tak bardzo byliśmy w sobie zakochani, że gdzieś chcieliśmy tego trzeciego człowieczka swojego mieć. Potem nagle rzeczywistość się okazała, że to w ogóle nie jest to, co sobie wyobrażasz. Oczywiście potem w jakimś stopniu okazuje się, że to wielka rzecz, piękna. Zarówno piękna, jak i ciężka. No ale pogodzenie się z tym, że już nie wrócisz do poprzedniego życia, że już nie jesteś tym, kim byłeś. No nie jesteś, no ja tak sobie teraz myślę już na spokojnie, że no jeżeli przeżyłam moment, w którym faktycznie ja wiedziałam, że w ciągu 15 minut, jakby jeżeli 15 minut mi cesarki nie zrobią, to jakby wiedziałam, że umieram, więc myślę, że dużo w głowie się zmienia po takim prawdziwym sensie przekonaniu, że wiesz, że to jest koniec.
I jeszcze to, że ja się żegnałam z nim i Tomek, ja myślę, że w ogóle to byłoby jakiś taki przełomowa rzecz, ale oprócz tego, że właśnie myślę, że to gdzieś świadczy o czym, dlaczego my tak ze sobą działamy, że z jednej strony to był bardzo ciężki okres w naszym życiu, ale też najpiękniejszy, bo to, że ja urodziłam dziecko, to chyba był taki moment, że ta miłość się okazała, że potrafi być jeszcze większa. Ja na każdym etapie, będąc Tomkiem, myślałam, że bardziej się kochać nie da. Zarówno jak zaczęłam być na samym początku z Tomkiem, to myślałam, że już bardziej się zwariować nie da. I to jest fajne, że jesteśmy ze sobą 8 lat i co jakiś czas odkrywasz, że to, co było wtedy, to była jakaś taka mała namiastka miłości. Się okazuje, że jest jeszcze więcej miejsca na to. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Ja mogę tylko zdradzić, że na przykład Jagoda ma tak dużo siłę, że wy, jak ona się budzi, to zakładacie jej po 1,5 kg obciążenia na jedną, na drugą nogę, żeby jej się ciężej biegało. Tak kiedyś powiedziałeś. Ja mu to pokazałem. Najlepszy był na szyję jej 5 złotych. Wy tu sami powinniście być. Ale on takie rzeczy robi. Tam wciąż dziki do biegania, a dziecko... Wtedy jak mnie nie było? Tak? Takie wysyłacie sobie filmiki? Nie, on tam był przecież. Jak ciebie nie ma, to ja jestem, czy ty nie wiedziałeś? Nie wiem, ostatnio Tomka w ogóle w domu nie było, więc... No ale myślę, że też masz jakieś zastępstwo, czy nie? Zastępstwo? Za Tomka. No wujków mam. No tak, no. Na 2 mikrofony będzie lepiej słychać wtedy. No nie, mam. Chciałabym jakieś w sensie zastępstwo mieć, że mam wsparcie otwarte jakieś. Otwarte związki są od teraz okej, nie? Nie, tak. Tak. Nie, my chyba nie jesteśmy... Dobra, nie będę mówiła za nas. Ja nie jestem fanem otwartych związków. A ty spójrz. Dobrze wszystko. Ciekawe w ogóle, czy dobra, najpierw odpowiedzmy na to pytanie, żeby nie było, że uciekamy, co? Że ja też nie jestem za otwartymi. Okay. A tak. A też jeszcze wyprostujmy, ja żartowałem z tym obciążeniem, żeby potem... No żeby nie było, tak. Poczytamy na jakimś pudelku, że mocujecie dzieciom obciążenie. Słuchaj, i tak to już padło, więc... Ale są ludzie, którzy nie potrafią ironii i cynizmu jakby wyłapać, więc czasami trzeba sprostować, bo potem hardkorowe rzeczy mogą się dziać. Naprawdę, wyobrażasz sobie, że czytasz artykuł o tym, że zakładacie dziecku obciążenie na nogi, żeby się szybciej zmęczyło. Ale działa. Alba widzi rozwiązanie, wiesz o tym, działa. Nie mam takie, kurde, nie wpadnie. Tyle nieprzespanych nocy. No ale dobra, ale tak jak patrzymy na to, bo każde doświadczenie jest jakąś lekcją, to ta sytuacja, która była bardzo trudna, jaką była lekcją dla was? Czego was nauczyła? Mówisz o samych narodzinach, ale... czy jakby teraz okres? No to tym okresie tam półtora, bo ty po półtora roku dopiero czułaś jakieś dobre emocje, nie? Bo tam tak coś takiego powiedziałaś, że... Zaczęłam brać leki i dopiero zaczęłam czuć coś innego niż rozpacz, beznadziejność i jakby... No nie czułam żadnych pozytywnych emocji, ani jakichś takich średnich, tylko wszystko było najgorsze. Więc w momencie, kiedy mi leki trochę wyciszyły, to jakby zobaczyłam, poczułam coś więcej. Nie wiem, dla mnie moim zdaniem gdzieś się nauczyłam tego, że pomimo tego, że byłam zakochana w Tomku, to gdzieś się bałam, że wydawało mi się zawsze, że pokazuję zawsze swoją prawdziwą stronę. A to był moment, kiedy chciałam coś ukryć przed nim, żeby nie ocenił mnie źle, albo żeby się nie okazało, że nie jestem tą kobietą, z którą chciałby być, bo się okazuje, że jestem beznadziejną matką i tak dalej. Więc myślę, że z mojej strony ja się nauczyłam tego, że dopiero jak to wypowiedziałam, że się tego boję, to się okazuje, że to jest wiele rzeczy jest w naszej głowie i to wszystko jest w naszej dlatego głowie. Mówię, że rozmowa jest największą lekcją, bo jak nie gadasz, to twoja głowa i twój krytyk wewnętrzny zrobi ci taki wspaniały dialog, w który uwierzysz. Co myślę, że rozwala większość związków. Ale to jest w ogóle bardzo głęboka refleksja, to co ty powiedziałaś o tym, że wiesz, że to jest naprawdę takie, że jesteś zawsze szczera i że pierwszy raz nie ma czym zapłacić. I to może naprawdę rozerwać. A dla ciebie jaka to była lekcja? No bo wiesz, to jest...
no wyciskasz dużo, bierzesz i wiesz, że musisz dać radę. Że to nie ma tego handicapu, że malwa. No to było różna wyboista droga. I ja, wiesz, z moją naturą, że może lepiej niektórych rzeczy nie mówić, zacisnąć zęby i może samo się zrobi. Mhm. Sprawiało, że się też, wiesz, coraz bardziej wbijałem w ziemię. I taki przełomowy moment był, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym właśnie nie, żeby uwolnić się od tego krytyka wewnętrznego, który mówił, że lepiej czegoś nie mówić, bo być może z tym się skrzywdzi drugą osobę. Mhm. A tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy otwierać się taki sposób, że musimy porozmawiać o tym, co teraz czujemy w tej sytuacji, że nie jesteśmy idealni, a tak naprawdę sami w sobie gdzieś się zapadamy, bo sobie nie radzimy, okazało się, że to nam wybudowało taką wspólną tratwę, która nas bardzo mocno podniosła jako właśnie rodzice, no bo my jakby bardzo sobie ufaliśmy, bardzo jakby inaczej. To nie była kwestia, że my sobie coś przed sobą ukrywaliśmy, natomiast nikt nie chciał obarczać drugiej osoby tym własnym ciężarem, bo było poczucie, że jak ja sobie nie radzę, to musi być mój problem. Natomiast znaczy, to ty okazało... miałeś. No tak, 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 tak. No, że mieliśmy zachowania podobne, ale trochę każdy z nas miał trochę inną motywację. Mhm. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o swoich słabościach, o tym, że nie dajemy rady i że jest trudno i że tak naprawdę to jest... cholernie trudne zadanie, którego się podjęliśmy, czyli wychowanie dziecka, no to nabraliśmy jakiegoś takiego ładunku siły i wiesz, wrzuciliśmy trzeci bieg. I oczywiście są wzloty, upadki, to jest, to jest wyboiste. To jest życie. Natomiast ja przynajmniej uczę się tego, żeby nie zamykać gęby i nie myśleć tylko o tym, żeby problem się sam rozwiązał, tylko faktycznie zaczynam się z nim konfrontować. No przede wszystkim łatwiej jest, jak się okazuje, że druga osoba ma te same problemy i tyle po prostu, że się okazuje, że ja mówię, ja się boję, że jestem beznadziejną mamą i nagle on mówi, a ja się boję, że jestem beznadziejnym tatą i nagle ci jest lżej, bo się okazuje, że twój strach nie jest, wiesz. Osobniony. No dobra, a czego nie chcieliście przekazać ze swojego dzieciństwa Jagodzie? Czego nie chcieliśmy ze swojego dzieciństwa? Tomek, ty będziesz miał szybko. Jezus. Ja na pewno nie chciałam tego, żeby Jagoda była, żeby miała milion zajęć. Mhm. Żeby jednak, żeby było tak, że troszeczkę, żeby szła w rzeczy, które ją interesują, a nie, że z góry ma trochę... Też nie chcę mówić źle, bo wiem, że teraz już wiem, dlaczego mama mi dawała tyle zadań, bo się okazało, że ja też miałam tyle energii, co Jagoda. A teraz dopiero to rozumiem, bo jesteśmy bardzo czasami zmęczeni Jagodą, więc rozumiem ten proces, że mama wrzucała mnie w różne zajęcia, żeby ja po prostu kładła się spać normalnie. Ale na pewno chciałam z Jagodą zrobić tak, żeby... Ja miałam 3 lata, jak poszłam na balet. Miałam... gimnastykę artystyczną, balet, ping-pong, malowanie, angielski. Miałam pierdyliard po prostu tych zajęć i też nie chciałam, żeby Jagoda była takim małym robocikiem, który robi wszystko. To było jakieś takie moje. Żeby dać jej trochę wolność w tym, co chce, czego nie chce. Wiesz co, ja chyba będę skipował to pytanie. Tak. To jest coś, co jakby ja sam przerabiam na sobie, więc jest dość świeże i nie chcę tego nazywać. Dobrze, a to czy ja zadam ci pytanie w trochę inny sposób. Czego nie chcesz, żeby po tobie odziedziczyła? Próbuję. Nie, to jest inne pytanie już. Okej. No to chciałbym, żeby wyrażała to, co myśli. Z tym nie ma problemu, nie będzie. Ojejku, mogę potwierdzić z pełną odpowiedzialnością. To duży gen. Ale też wiesz, bo jest też różnica między tym, że wyrażasz to, co myślisz i jest ta
drobna różnica między takim narcystycznym podejściem do tego, a tym, co uważasz za swoje dobro, nie? To chciałbym, żeby ona dbała o swoje dobro, po prostu. Dobra, ale teraz jeszcze mi się przypomniało, że ona potwornie kłamie. Kiedy? Coś takiego... Że ona kłamie i... Że... Nie, no kłamie, oczywiście, że... Nie, no kłamie, ma 4 lata. Przecież zapomniałem o tym, że ona przecież kłamie i naciągała mnie na Pokemony swoje. Ja tego nie widziała. Nie, no ma takie, no... Mhm. A. Tak, po tacie, to też mi powiedzieliście, jak byłem u was. No wiesz co, a na przykład, bo wy się uzupełniacie, jesteście dla siebie paliwem. Tak. A ty nie miałaś tego problemu, że ty już chciałaś wreszcie tak bardzo wrócić do pracy i nie czułaś tego, że teraz już chcę, żeby to był znowu mój czas. Nie, no wiadomo, że czułam. No bo wiesz, bo też chodzi mi o taką zazdrość, nie? Bo ja uważam zawsze, że jak są dwie osoby w tym samym zawodzie, to nawet jeżeli nie chodzi mi o to, że ta zazdrość jest taka, jak wiesz, jak brzmi, tylko jest coś takiego, że ja też już tak chcę. Na pewno nie będę ukrywała, że oprócz tego, że się cieszyłam zawsze z sukcesów Tomka, to każdy sukces był moją porażką, bo sobie moja głowa to tłumaczyła, że jeżeli Tomek ma pracę, a jest zdolny, no to ja muszę być niezdolna, skoro nie mam pracy, więc faktycznie każdy sukces Tomka był gdzieś moim spadaniem. Bardzo szybko chciałam wrócić do pracy, to było głupie, bo to była tylko kwestia udowodnienia ludziom, że ja się nadaję i udowodnienia sobie, że ta droga jednak, którą sobie wymarzyłam, jest dobrą drogą. I myślę, że dopiero dosyć niedawno świadomie, też dlatego też myślę, że wróciłam do pracy. Pomyślałam sobie bardzo ze swojego ja, szczerze, nie z jakiegoś kompleksu wyższości czy coś, powiedziałam sobie, że już nie chcę być w cieniu, nie chcę być ta, co siedzi w domu, nie chcę być ta, co jest od niego, chcę też robić swoje rzeczy i... Więc tak, byłam zazdrosna, ale byłam zazdrosna na zasadzie, nie, żeby więcej nie dostawał. Nie, raczej sukces Tomka w pewnym momencie w mojej głowie mnie osłabiał. Wiesz, bo ja mam naprawdę takie marzenie pod choinkę, jak wiemy, nie obchodzę świąt, ale jeżeli chodzi o marzenia, to powiedziałem, że chciałbym zobaczyć serial od Kawula, a drugie to było coś takiego, że jak się siedziałem nad tym podcastem, to pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby twój talent wybrzmiał, nie? Że tak jak ja myślę o tobie, że jesteś zdolna i wiem o tym, że jesteś zdolna, podkreślając, że nie znam się na kinie, ale naprawdę chciałbym. Chciałbym, wiesz, bo wy jesteście piekielnie zdolnym związkiem, nie? I nawet ta rozmowa to pokazuje. Pomyśl sobie, że naprawdę, nawet jakbyście chcieli wypaść na najfajniejszy związek na świecie, nie? Wiesz, ale to koniec końców się nie da w rzeczywistości, jeżeli masz udawać przez godzinę i wiesz, jakbyś miała zaciskać zęby, bo on coś gada takiego, co ci się nie podoba, to koniec końców byś albo chciała go zatrzymać, albo coś, a tu widać, więc i to też jest taką metaforą do tego, jak wy się artystycznie uzupełniacie, bo ja to widziałem i naprawdę mi się to bardzo podoba. I to pytanie też wynikało z tego właśnie, że ja myślałem o tym w ten sposób, że na przykład sukces Tomka mógł, nawet ja nie myślałem o tym, że mógł cię dojeżdżać w jakimś stopniu, ale że powodować, że ty czułaś się coraz bardziej głodna. Że co po prostu, że też twoje ambicje rosły z tym, z jego sukcesami, że miałaś coraz większe ambicje, a czułaś po prostu, że nie masz czym ich No i też z innego stopnia już zaczynam, więc trochę też było dla mnie niewyobrażalne dojść do tego poziomu, w którym jest Tomek. No wchodzi mi o tych słabych momentach, które miałam. No dobra, no i zobacz, a mieliście kiedyś taką rozmowę, taką poważną rozmowę na ten temat? Na temat... Zawodowych stricte. Tak, oczywiście. Ja będąc w takim dosyć mocnym, słabym punkcie i najsłabszym punkcie depresji, ja myślę, że też nie myśląc o Tomku, mówiłam o tym, że jest mi źle, że to, że on siedzi w pracy, ja nie, to mnie dobija jeszcze bardziej. I wtedy pamiętam, mój terapeuta piękną rzecz powiedział, że każdy z nas ma swój sen, tylko że ja mam zły sen, a Tomek ma dobry sen. I to nie znaczy, że Tomek jest szczęśliwy w tym dobrym śnie, tylko ma swoje, jakby ma inne oczekiwania w swojej głowie, od siebie, ludzie, jakby w twojej głowie, jakie ludzie mają oczekiwania od ciebie. Bo dla mnie było coś takiego. Narzekanie w momencie, kiedy się na przykład ma rolę.
W etapie, kiedy miałam dosyć mocną depresję, to było coś takiego, dlaczego ktoś narzeka, skoro ma pracę? Powinien się cieszyć, że ma pracę. I tak naprawdę dopiero, kiedy po długim czasie dostałam robotę i zaczęłam się denerwować i stresować, to dopiero zrozumiałam, jak bardzo bagatelizowałam i spłycałam problem Tomka. I to mi dopiero rozjaśniło to, co powiedział mój terapeuta, że oboje jesteśmy we śnie i jakby każdy z nas nie zobaczy swojego problemu. On nie zrozumie mnie, bo ja mam dużo wolnego czasu, więc mam czas na to, żeby gdzieś tam odpoczywać i się zastanawiać, co było dla mnie katorgą, a z drugiej strony ja gdzieś nie dawałam Tomkowi przestrzeni na narzekanie, bo zawsze miałam odpowiedź, a nie narzekaj, bo ty masz pracę. Był taki moment, więc... Jeżeli to bardzo krótkie... Nie, no był, nie, ja mówię w tym najgorszym, jakby, no, jakby to jest jakiś, oczywiście... Ale ten tak, faktycznie, bo ja pamiętam ten moment, w którym Malwina wróciła ze spotkania ze swoim terapeutą i padło to o tym śnie i to faktycznie mocno jakoś tak ustawiło punkt widzenia. Mhm. Ja też zacząłem wyrażać to, co czuję, jakby z czym się gdzieś mierzę, ale to jakby najważniejszym było to, że my nie przestaliśmy się bać mówić cokolwiek by to nie było, no bo jeżeli, znaczy wychodziliśmy z założenia, że jeżeli dbasz o drugą osobę, no to może... Nie do. Dobra, nie może. Nie wezmę odpowiedzialność za siebie. No bo tylko. Tak. Tak, sora. No to że wiesz, jeżeli. Ja miałem coś takiego, że ja się bardzo bałem mówić rzeczy, bo nie chciałem jakby urazić Malwy tym, że wiesz, nie wiem, przyjdę i opowiem jakąś anegdotkę z planu. Ja wiem, tak, że ona bardzo ciekawe, ty... bardzo ciekawie i wiem, że bardzo by chciała tego posłuchać, ale ja w mojej głowie urodziłem myśl, że być może to ją skrzywdzi. Być może nie będę chciał jej dokładać jeszcze, bo to też wynikało z tego, że ja absolutnie stary nie rozumiałem do tej pory, bo Malwina, która niesie w sobie tak ogromny i niezwykły ładunek emocjonalny, wrażliwy, intelektualny, taką czujnością i świadomością przed kamerą, że tej pracy po prostu nie miała, nie? Mm-hmm. No to jest... To jest właśnie też taki element życia, który trzeba sobie ułożyć. I tak jak pytałem was o tą lekcję po narodzinach Jagody, nie? No to też jest taki fragment właśnie, że zobacz, że kiedy nie ma rozmowy, jest kolizja. I tak naprawdę chodzi o to, że nawet nie wiecie, w którą stronę jedziecie, a po prostu się zderzacie, no bo nie domyślisz się, nie? To jest tak, jak zadałem pytanie o tym najbardziej romantycznym wspomnieniu, nie? Patrzyliście na siebie i mogło się wydawać, że myślicie o tym samym, ale co kompletnie nie to i nawet w takiej błahej sprawie, kiedy cierpi ego, a jak wiadomo, ego jest naprawdę u niego to już w ogóle, ale... Dokładnie. Jest naprawdę... A myślisz, że dlaczego my się za... Podbyliście tak bardzo. Bo się uzupełniamy. I tylko i wyłącznie dlatego. No ale dobra, Malwa, a jakbyś miała, bo zamykamy oczy i myślimy o idealnym życiu. I gdzie się widzisz? No i podróże. Ja mam, nie wiem dlaczego, no, zawsze myślę o podróżach. No dobrze, no ale podróżujesz. No i co, i grasz w tych filmach w Hollywood, tak? No, no opowiedz mi o swoim idealnym życiu. Już wymyśliliśmy i tak rozwiązanie na Jagodę. Ale że co, że... Obciążenia. Obciążenia. Żadnych zajęć dodatkowych, tylko obciążenia. To by się uśmiechał, to widzi. Włosok widzi. Swoje dziecko. Na pewno bym skłamała, gdybym oczywiście nie powiedziała, że nie widzę siebie w zawodzie jakoś w fajnym momencie. Myślę, że całe życie był to mój największy kompleks i na pewno nie mam teraz tego w takiej... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest dosyć ciężkie pytanie. Bo szczerze mówiąc, jak ja siebie widzę na ten moment, widzę się jakkolwiek tylko z tym spokojem, który utrzymuję teraz. To jak widzę siebie, to jak nie wymagam od siebie. I w tym momencie, szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, czy będę robiła filmy, czy będę robiła inne rzeczy. Chcę przytulać tę małą dziewczynkę, którą mam w sobie. Nie chcę mówić do niej brzydkich, złych rzeczy, które potrafiłam mówić.
bo jest to okropne, okrutne, jak sobie wyobrażamy, że moglibyśmy do małego dziecka mówić takie rzeczy, więc nie umiem ci konkretnie powiedzieć. No, bardziej... to powiedz mi o swoich ambicjach zawodowych. No, chciałbym tutaj. Jak to tałka, to jest po prostu. Nie, no jakie masz ambicje zawodowe? Moje ambicje zawodowe? Chciałabym robić rzeczy, które są zgodne z moją głową i z tym, co w danym momencie, co jest zgodne ze mną. Przypominam, że zagrałem w Zielonej Granicy. No nie, no dobra. A masz taką karierę na przykład w Polsce, która jest taka do naśladowania, że uważasz, że to jest naprawdę świetnie zrealizowana kariera? Tomka. Nie. Nie wiem, nie mam chyba kogoś tak, że obserwuję i sobie myślę, że na pewno to szczerze mówię. Ale to nie jest tak, że... Bo... Proszę, szczerze mówię. Nie, bo jest dziewczyna, która ostatnio dwie rzeczy zobaczyliśmy z nią i ja w ogóle pierwszy raz mam zauroczenie dziewczyną. A wiem, Magda Koleśnik. Nie. Nie? Okej, myślałem, nie to. Byczkowska. Mhm. Byczkowska, dobrze mówię. W Absolutnych Debiutantach i w 1670. 70. Sprawda. Jest to dziewczyna, gdzie patrzę na nią i podziwiam ją za to, jak jest naturalna i gdzieś bardzo świeża i taka świadoma. Więc jeżeli miałabym mówić o czymś takim, że patrzę i jest miło patrzeć na ludzi, którzy w tym wieku mają... Być może się mylę, być może to... Nie znam jej i nie wiem, jak jest naprawdę, ale gdzieś zazdroszczę jej tej pewności wyrażania siebie i nie wstydzenia się w ogóle siebie. Więc jeżeli bym miała powiedzieć, to jakby tego zazdroszczę. Bo myślę, że pomimo tego, że zaczęłam grać w wieku 15 lat, to całe życie chciałam gdzieś być taka, jak mnie ludzie widzą, albo być może, żebym właśnie próbowałam się przypodobać. Zawsze gdzieś zatracając swoje prawdziwe cechy, których już nie robię, ale to być może dlatego, że wolę żyć w zgodzie z sobą, niż udawać coś i wygrywać castingi. A ty, Tomek, masz taki... On woli wygrywać castingi. Ale masz kogoś takiego, kogo kariera ci imponuje? Wiesz co, teraz kończąc film, w jednej ze scen miałem okazję zagrać z Tomkiem Kotem. I tak mi wyszło w ogóle z ust, nie skontrolowałem tego, natomiast stałem przed nim i tak dotarło do mnie, że gram z Tomkiem Kotem, o czym marzyłem. I gościa bardzo podziwiam. I stary, tak stałem i mówię, ja pierdolę, gram z Tomkiem Kotem. To mi tak wyskoczyło z ust. On się, bo strasznie też dobry i niewyobrażalnym poczuciem humoru gościu. Więc tak sobie wymieniliśmy życzliwości i sobie zbiliśmy piątkę i Miśka. I tak do mnie dotarło, że to faktycznie jest niezwykły człowiek, przy tym z automatu niezwykłym jest artystą. Chciałbym mieć taki bagaż i te jego narzędzia, którymi on operuje. A co was porusza w filmie? Co film musi mieć, żeby został w waszej pamięci? Co oglądaliście ostatnio, co naprawdę zrobiło na was wrażenie? Ja myślę, że przez niestety ostatni rok nie miałam filmu, który by zrobił na mnie takie wieloletnie wrażenie. Na pewno Oppenheimer był dla mnie czymś, co bardzo mocno rezonowało we mnie i no ale to miłość do reżysera, myślę, jest dla mnie taka, że cokolwiek by zrobił, to bym, tak jak Tomek ma ze Scorsese, że cokolwiek Scorsese robi, to tobie się podoba. Co musi mieć film? Ja szczerze mówiąc nie lubię filmów czekaj, tutaj jakie notateczki?
To teraz mam się zamknąć po prostu i dać im miejsce? Nie. Jeszcze nie. Ja lubię filmy z nadzieją, lubię filmy, które się kończą dosyć otwarcie, dają mi przestrzeń na to, żebym ja sobie w głowie dokończyła historię. Dlatego, że dziś mam naturę bardzo autodestrukcyjną, w ogóle destrukcyjną, więc nie włączę sobie filmu, który będzie teraz mi mówił o ciężkich sprawach, bo to by było już takie na maksa katowanie siebie. Więc absolutnie lubię filmy fantastyczne. Fantastyczne. Fantastykę, bajki, wróżki, Harry Pottery i te sprawy. Raja i ostatni smok. Raja i ostatni smok, wspaniały film. Doskonałe. To jest w ogóle film o tym, że jako ludzie chyba nie wyobrażamy sobie tego, że możesz komuś wybaczyć to, że zabiłby ci najlepszego przyjaciela, a ty nadal byś poszedł, podał rękę. No. Dla mnie to jest coś takiego, co wzbudziło we mnie tak wysokie emocje, że pomyślałem sobie, jej, to jest doskonałe przez to, że to nie istnieje. W sensie takim, że doskonałość po prostu polega na tym, że doskonałość nie istnieje, bo wydaje mi się, że jak tutaj sobie siedzimy i mielibyśmy sobie to zwizualizować w naszym życiu, to po prostu mamy za mało chyba tego Ale wszystkiego. Ja bardzo za to szanuję w ogóle Disneya, bo on ma taką... On wchodzi w taki tryb i on zawsze to robił. Filmy disneyowskie miały taki tryb, że one trochę były robione dając jakąś lekcję, trochę opisując rzeczywistość aktualną, w której się znajdujemy. Od pewnego momentu. Ale wiesz co, one zawsze opisywały rzeczywistość, tylko rzeczywistość się zmieniała bardzo, więc to teraz jakby wiele filmów jest nieaktualnych, natomiast nie ciężko je oceniać w kontekście czasów, w których powstawały, ale... ale Disney to robi. Disney bardzo może koloryzuje, to jest złe sformułowanie. No ale na pewno na jakimś etapie tworzy taki idealny świat. Świat wartości, które są piękne, ale często aż niewiarygodne. Ale te filmy zawsze dają nadzieję. No tak. I to jest tak wspaniałe. I niech oni kultywują to do końca. I nawet jeżeli robią coś, co się ludziom nie podoba, bo ktoś powinien być jakiś, a syrenka nie powinna być taka, to w moim przekonaniu koniec końców te filmy wszystkie dają ci ten moment takiego, że możesz usiąść i się po prostu uśmiechnąć do siebie, do kogoś. I takie filmy powinny powstawać. Jakby w ogóle filmy, które dają ci nadzieję. Tak. No i wiesz, nawet to, że zobaczy to dziecko i pomyśli sobie, że pokłóciło się z koleżanką, a że tak naprawdę można być ponad to, tak. Jest wartością taką, której żaden dorosły człowiek najprawdopodobniej nie przedstawi lepiej, niż pokazała to bajka, która spodobała się, dziecku. Także ja uważam, że bajki są doskonałą metaforą do tego, jacy często powinniśmy być w życiu. I to, że na przykład właśnie tak jak Tomek powiedział o tej syrence czy coś, To jest tylko szata graficzna, bo to jest zupełnie o czymś innym. Jeżeli ktoś widzi tylko szatę graficzną, to nie rozumie filmu. No, nie zrozumie. Dobrze, opowiedz mi o tym notatniku i o tym, co w nim zapisałeś. Notatnik za chwilę. Jeszcze chciałem, wiesz co, a propos, bo powiedziałeś o filmach, które nas poruszyły, interesują w ogóle. I tak przyszła mi taka myśl o konwencji pewnej. Czegoś, że z jednej strony fajne są filmy, w których w jakiś sposób możemy się przejrzeć, często kiedy one poruszają temat niewygodny i wręcz brutalny i one są ciężkie, również są potrzebne. Jest ich bardzo dużo, a mniej jest takich, które łamią pewną konwencję i bazują na kontrze, czyli opowiadają o ważnych sprawach, ale w błahy sposób, tworząc, wiesz, no, konwencję komediową, a linkuję do tego właśnie... co Scyzoryka. Tak. No tak mi się... a propos tego, co powiedziałeś, że w konwencji... To trochę mówię o tym. Swiss Army Man jest super. Jakby opowiada ale, tym, ale co to mówisz. Chciałem powiedzieć, to jest 1670. Że wiesz... oni zrobili, to jest pewien rodzaj dokumentu, który jest taki na wzór The Office, ale porusza jakby nasze polskie przywary, trochę się z nas śmieje, a trochę właśnie pokazuje nam
na co powinniśmy zwrócić uwagę, co jest naszą mocną, słabą stroną, ale wchodzisz w jakąś konwencję, tworząc taką iluzję, że jesteś właśnie w jakimś świecie magii i ta magia nie jest magią, tylko magia jest taką atmosferą, którą budujesz, że to jest pozornie przyjemne, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to to bywa gorzkie. To jest też nawiązaniem, słuchaj, do muzy, którą Problem robi, że wiesz, że byłem teraz na koncercie ich i było coś takiego, że oni do pewnego momentu robili te kawałki takie, że one były bardzo imprezowe, żeby pójść sobie na melanżu, prawda, tiramisu, jak to wiesz, wstajesz i ciągniesz melanż dalej. Tylko że tam jest zawarte i ukryte dużo więcej i może przyjdzie moment, że na tym melanżu usiądziesz i będziesz się cieszył, że kolejną gołdę odpalasz, a w pewnym momencie dopadnie cię, o czym tak naprawdę te teksty mogą być i co tam jest ukryte, o jakichś słabościach ludzkich. I to mnie zawsze ciekawi, zarówno i w muzyce, i w kinie, że coś, co jest wielowymiarowe i coś pozornie stwarza ci właśnie te iluzje takiej super rozrywki, ale jest tam coś zawarte głębokiego. To tak wiesz, w takim kontekście, co mnie porusza. No tak powiedziałam Swiss Army Man, bo tak by opisuje. To jest dokładnie tak. Trafia w to, to jest totalnie to. Czy ja tutaj z tych miałem, bo ja sobie zapisałem, słuchaj, jak rozmawialiśmy i pytałeś o takich filmach z tego roku, które tak naprawdę nas poruszyły i wspólnie. Ale ty masz inny, ale mamy Bengera. A Benger mamy wspólnie, czeski. To jest czeski debiut Adama Sedlaka i to jest w ogóle stary film nakręcony telefonem w całości, iPhone'em i to jest zarąbista historia, bo to jest gościu, który jest tam dealerem narkotykowym, ale aspiruje do tego, żeby być raperem i marzy o tym i cały film jest o tym, że on dąży do tego, żeby zostać tym raperem i nadarza się gdzieś jakaś po drodze, żeby nie ten szansa, że on może wystąpić albo nagrać kawałek razem z takim słynnym czeskim raperem, żeby nagrać tego bangera takiego, który od razu jego karierę wywinduje. Mega zaskakujący, trzymający w napięciu przez cały czas. To na festiwalu w Krakowie. My go na off kamerze widzieliśmy. On trochę męczy na początku, bo jest, wiesz, no jednak na blisko, bo ta kamera... Dużo nie ma możliwości. iPhone'owa. No, ma pewne ograniczenia, więc oni to w zasadzie, wiesz, przyklejeni są do... Ale to jeszcze teraz ci powiem, że historia, o której powiedzieliście w tym filmie, to jest historia Kaena, o którym nawiązywałem przed podcastem. Tak. On dokładnie o tym mówił w samej rozmowie, że no był dealerem i jego tak naprawdę wciągnięto w mixtape prosto i z tego tak naprawdę soku uratował tak, jego życie. No to także to też bardzo fajna historia. Dobrze, idźmy dalej według twojej listy, bo jestem bardzo ciekawy. To jest pierwszy punkt. Drugi to jest dokument, który obejrzeliśmy na Netflixie. My też mieliśmy dyskusję z Malwą, bo ona by powiedziała, że może to nie jest do końca to, co my bo to jest świetny dokument, tylko nie wiem jak powiedzieć o tym. A ja go zapisałem, bo on strasznie we mnie rezonuje, bo to jest coś, co oczywiście wszyscy się w jakimś stopniu zastanawiamy. Masz Harariego na tym, więc jakby ten proces ewolucji cały czas nam towarzyszy, skąd jesteśmy, gdzie i dokąd dążymy. I na Netflixie wyszedł dokument Life on Our Planet. To w ogóle producentem artystycznym tego jest Spielberg. A to nie wiedziałem o tym. I on pokazuje od samego początku, jak powstawało życie tutaj, jak ono się rozwijało, ile jak razy ewoluowało, Ziemia... jak ciągle walczyło o dominację. No ile razy Ziemia tak naprawdę wyczyściła się do zera. Kiedy przeżywali ci, którzy byli najmniejsi, najsprytniejsi. I tak, i wiesz, to mi po prostu cały czas siedzi, bo ja też myślę o tym kontekście w przyszłości, nie? Dokąd my dążymy? Jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja, którą, wiesz, jakby rozwijamy? Czy ona będzie się rozwijała w pewnym momencie sama, równolegle? No, czy nas dominuje? Czy, wiesz, no jakby gdzieś taką... Po prostu bardzo mi został ten serial. Bo nie uczą nas tego i na przykład to jest super dla młodych ludzi, że mogą sobie zobaczyć taki serial i trochę zobrazować to, co próbowali w jakimś tam stopniu nauczyć nas w szkole. Tak samo jak chyba pierwszą częścią tego dokumentu jest o kosmosie.
To Morgan Freeman to czyta? To jest inne. To jest inne. No, ale chodzi o taką skalę, że nawet ja, która gdzieś mocno siedzę w tematach kosmicznych, to dla mnie zobrazowanie sobie tego, że słońce w całym wszechświecie jest więcej niż ziarenek piasku na Ziemi. I będąc na plaży, wzięłam sobie tak piasek tutaj i sobie myślę, że tak to ciężko było, nie 40-krotnie, że w sensie ciężko by było mi w ogóle zobrazować sobie, że więcej jest słońc niż w ręku moim piasku, a to się okazuje, że jest więcej słońc niż ziarenek piasku na całym świecie i myślę, że to jest fajne w tych dokumentach, że trochę jakby nasza głowa nawet nie jest w stanie sobie ogarnąć, No bo tego. Jakby dalej mamy limity, więc i tak myślimy o tym, że kosmos gdzieś się kończy, nie? No bo po prostu limity powodują to, że się nie przegrzewamy, że nas mózg się po prostu nie pali, ale wiecie, też z tymi dokumentami jest tego rodzaju problem moim zdaniem, w ogóle ogólnie z mediami, z wszystkim, że my nigdy nie wiemy, co jest faktycznie prawdą i to jest ten drugi aspekt tego wszystkiego, co? Że obejrzysz to, a potem oglądasz o płaskoziemcach i co? Wiesz, że koniec końców my możemy poznawać wiele różnych światów, bo nigdy nie wiemy, który jest prawdziwy. Tak. I wiesz, i pomyśl sobie, że ta mądrość, która jest stara, wiem, że nic nie wiem, jest jedyną prawdą o świecie. Dobre. Absolutnie. I dopiero doceniamy to wtedy, kiedy rozumiemy, że zamykając się na czyjeś poglądy, zamykamy się na cudzy świat, który tak naprawdę może być naszym. Tylko, że my nie możemy tego, rozumieć, a tak naprawdę to nie zależy od tego, że ten ktoś jest mądrzejszy od nas, tylko może trochę na lepszego konia postawił. No, absolutnie. No. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Proszę dalej o listę, bo jest to bardzo ciekawe. Następny film to jest Czas Krwawego Księżyca, wspomniany wcześniej, Martina Scorsese. Bardzo... No tutaj, gdzie my się nie zgadzaliśmy, ale... No ja jestem absolutnym fanem, wiesz, no bo to jest historia plemienia osagów, którzy natrafiają na żyłę ropy naftowe i to jakby ich zmienia absolutny status ich majątkowy i oni się stają jakby cywilizowanymi na ten czas. Ale też niesamowite bardzo... W sensie niesamowite porównanie, faktycznie to mi się bardzo w tym filmie podobało, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj widzimy osoby ciemnoskóre jako służących w tych czasach, no. A w tym filmie masz kompletnie właśnie na odwrót. Oni jakby, stali się panami, biali ludzie przyjechali im służyć i to jest film o tym, jak pewną naiwność ktoś umiejętnie wykorzystuje, żeby na tym skorzystać, a koniec końców zdominować. To jakby jest, też linkuje się do tego, bo przecież my ciągle tylko dominacja, ciągle jakby nadrzędna jest jakby chęć czegoś. To jest bardzo dobry film, trochę za długi, ale ja w ogóle nie lubię długich filmów. A ile ma? Trzy z kawałkiem, 3,5. To na pewno reżysował, nie Kabul? No to myślę, że ty można potraktować jako komplement. Tak. No. Niewątpliwie, Malwie się nie podobało. Nie, ja nie mam takich wrażeń jak Tomek. Mam swoje rzeczy, które mi się... Ja w ogóle ostatnio mam coś takiego, że przestałam myśleć zero-jedynkowo a propos filmów, projektów, aktorów i tak dalej. Daję sobie zawsze... O, coś tam, znasz coś fajnego, Malwina powiedziała, czy coś? Tak. Że... Nie wychodzę i nie mówię, że to jest beznadziejne i nie mam ochoty rozmawiać o tym, bo jest to po prostu dno. Nie, bo też zauważyłam, że to dużo mówi o mnie i tyle, no. Więc jestem... No nie, no pewnie, no jakby to w ogóle o gustach się nie rozmawia. Nie mam już takiego, ale ja też byłam bardzo krytyczna kiedyś, a zauważyłam, że już przestałam. Dorosłaś, a byliście na premierze Kleksa, czy się nie wyrobiłaś? Nie wyrobiłem się. A szkoda, bo o tym też bym chętnie zrozumiał. Chciałbyś porozmawiać. Tak, byłeś? Znaczy ja nie byłem... Na wcześniej. Tak, a na premierę nie wyrobiłem się. Mi się powiedz mi, długo jeszcze będziemy rozmawiali, ile mamy tematów? Bo musisz siku? Tak. Chcecie sobie pogadać? Małe pęcherze są sexy, podobno. No. Podobno tak, no także, ale możesz sikać. Że, no, gadajcie sobie. Nie, ale sikać, ja myślałem, że możesz sikać tutaj. Nie, gadajcie sobie, słuchajcie. Będziesz musiał zmontować to. Nie, zostawimy go, najwyżej po prostu wróci tutaj, kiedyś najwyżej wyjdziesz do nisiku. No, zobaczymy. A ty masz jakieś, ty widziałeś pierwszego Kleksa? W sensie tego oryginalnego. Mm-hmm. Wiesz co, widziałam jak byłam mała, ale nie pamiętam. Dla mnie to było zderzenie, bo to 83 rok ten Kleks wychodził.
No, dla mnie to jest bardzo fajny film. I miałem bardzo fajną dyskusję z kimś po tym filmie, bo ten film opowiada o supermocy, którą może mieć każdy z nas. I ja lubię w filmie piękno, tak jak powiedziałem ci o Rai, to dla mnie pięknem bajki, pięknem filmu jest to, że dochodzisz do momentu, kiedy nadchodzi puenta, że to możesz być ty, a kwestią jest tylko wybór. Tak. No i o tym jest Kleks. A Encanto widziałeś? Nie. To sobie zapisz to. Bo po tym, co mówisz, to ci się bardzo spodoba. To jest bajka. Tak? No ja bajki właśnie, ja planuję teraz w święta bardzo dużo zobaczyć. Ale to koniecznie Encanto, jak nie widziałeś, i Coco. No Coco widziałem. No to Encanto też zobacz. Jeżeli ja ci mówię, że Coco ci się podobało, to Encanto też no ci nie, się będzie podobać. Ja, jeżeli chodzi o bajki, to dość namiętnie, bo to jest tak jak ja kocham sztukę ścigania się w deszczu. Ja, to jest film, przy którym płaczę i to jest film, który mnie rozjeżdża jak ten kierowca na sam koniec. To są, wiesz, to jest kino familijne, sztuka ścigania się. Ale to są najpiękniejsze. No nie, no wiesz, bo są też takie filmy, które ja bardzo, film, który bardzo ja lubię, to jest Skóra, w której żyję. Nie wiem, chyba nie widziałam tego, ale ja nie widziałam. No, to jest doskonała tak, rzecz. Tak, czy widziałam? Almodóvar. Nie, to nie widziałam. Tak, doskonała, tak, doskonała. To jest dobrze, możemy zrobić pamiętam nic przez ostatnie pół godziny. Nie, ale to dlatego też mówię, że Encanto ci się spodoba, bo Encanto jest po prostu o tym, że masz rodzinę i każdy z nas, ktoś z rodziny ma super moc i się urodziła jedna, która nie ma żadnej mocy i jakby życie wśród osób, które jakby mają talenty, a ty nie masz żadnego. I oczywiście bez zdradzania końcówki, nie no, przepiękne. Mnie to rozwaliło tak, że ja tam wyłam co 10 minut w tym filmie na zmianę ze śmiechem, więc bardzo. A jeżeli mielibyście na przykład wybrać coś takiego, co chcielibyście w swoim życiu naprawdę zagrać i przyszło wam teraz od razu na myśl, do głowy? No, to co byś chciała zagrać? Myślę w filmy pokroju właśnie Hobbita, fantastyka, Harry Potter też chciałam powiedzieć, że gdzieś kostiumowe, bajkowe, z nadzieją rzeczy. Mm-hmm. Tylko u nas mało jest, ale coraz więcej. Ja zrealizowałem swoje marzenie teraz. Takie no, do tej pory największe, bo chciałem zagrać boksera i go zagrałem. Okej. Okay. A jeżeli mielibyśmy jeszcze nadal wybór? Dalej idąc? Mm-hmm. No ja bym chciał w Gwiezdnych Wojnach zagrać bardzo. A to jest do spełnienia, bo Gwiezdne Wojny będą cały czas wychodziły. Jako seriale tam jakieś tam... To będzie cały czas szło, tak, że jeszcze masz bardzo dużo czasu, najprawdopodobniej do końca życia będziesz mógł jeszcze próbować, ale... Ja zawsze miałam marzenie, żeby z DiCaprio zagrać, bo wiedziałam o tym, że nie mam szans, żeby grając z DiCaprio bym zagrała źle, bo on tak świetnie gra, żebym tak uwierzyła w to, żebym po prostu była tam i bym tak świetnie zagrała jak on. No gdzieś to było zawsze, no... Takim skurczybykiem. Wiadomo, marzenie gdzieś zagrania z ludźmi, których aktorsko podziwiamy. Podziwiamy. Więc ja mam Andrew Scotta, z którym bym bardzo chciała zagrać. Zawsze miałam małego crusha na Ivana Petersa, gdzie też dużo ludzi mówi, że tam gdzieś podobny do niego jest. No, Jak się przymknie oko. Więc takie marzenie, żeby zagrać z kimś, kogo oglądasz na ekranie i podziwiasz, myślę, że to fajna sprawa. Mhm. A ty? Kogo podziwiasz? Z kim chciałbyś zagrać? No ja ten Leoś, to się przewija w moim życiu jako takie marzenie, to w zasadzie od początku. A Leoś czy Nikoś? Leoś czy Nikoś? Ale zalinkowałem. Próbowałem się dostosować do twojego poziomu, przepraszam, za wysoko. Nie, no to dobra. Nikoś. No dobra, nie, no dobra, no popatrzmy, no kto? No to faktycznie, jeżeli miałbym taki dream team, no to jest Leonardo, Brad Pitt. Teraz 60. urodziny miał. Kurde, i dalej jest fajny. No, to prawda. Mi się bardzo podobało, jak w ogóle wystąpił w tym serialu w Dave'ie na HBO. U Lil Dickiego, to jest taki raper, który... Ja to oglądałam, to jest... No. Czekaj, to oglądałam? To jest raper, który... Tak, taka satyra, bardzo fajna satyra. Tak, i on wystąpił tam w tym serialu w finałowym odcinku. Widzisz, że nie skończyłam. A, to polecam, bo ten finałowy odcinek to jest genialne. To w ogóle bo ja chyba zaczęłam drugi sezon i przerwałam i nie dokończyłam. Ty nie oglądałeś tego ze mną. To jest świetny serial. Doskonała naprawdę rzecz. I to jest też
wiesz, to są, ten serial jest o naszych rozmowach często. Naprawdę, bo ten serial jest o popularności, zmianach związanych z popularnością, presji popularności, osiąganiu sukcesu, o ludziach dookoła ciebie. Ten serial jest o naprawdę o wielu rzeczach, które dotyczą i które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne, a potem cię miażdżą. I wiesz, sprzedajesz za to wszystko. Ja chętnie sobą to obejrzę na nowo, bo to jest świetny serial. I wiesz, i pomysł... Zapomniałam o tym w ogóle, i ten gość jest na tyle fajny, bo ja sobie to, oczywiście jak zainteresowałem się samym serialem, no to ja mam tak, że ja z automatu szukam wszystkich możliwych wywiadów z tymi ludźmi, bo mnie interesuje, co mają do powiedzenia. I on jest na tyle fajny, że wiesz, w tym serialu jest Justin Bieber, Drake, Brad Pitt. Jest ten gość, który właśnie z Justinem Bieberem nagrywał wszystkie jego hity i teraz spotyka się z jego byłą dziewczyną, czyli z Selena Gomez. I on tam ma bardzo fajny wątek. W tym grają tam Kardashianki, co też tak, jest w ogóle ta scena przy ognisku jest naprawdę bardzo fajna. I tam pojawia się w ogóle taki moment, co tyle mogę zaspoilerować, bo to jedna scena, że ten gościu odnosi sukces, Justin Bieber zaprasza go do siebie na imprezę, a on ma swoją dziewczynę od zawsze, nie? Taką, która uczy w szkole, tam w przedszkolu. I on się zastanawia, czy może zabrać swoją dziewczynę. Bo to jest, wiesz, to jest o takich najprostszych rozterkach, kiedy odnosisz sukces i zastanawiasz się, czy coś wypada, czy coś nie wypada. Wydaje mi się, że jednak to jest takie stymulujące myślenie o samym sobie, co byś zrobił, gdybyś, a pozostawiające to, że ty byś się na pewno zachował lepiej. Bo to zawsze łudzi w ten sposób, że na pewno byś był lepszy od... Od bohatera. Ale ja w ogóle miałam ten moment przy tej scenie, bo my mamy taką śmieszną historię, już nie powiem przy jakim to projekcie było, ale że faktycznie jak zaczynaliśmy ze sobą być, no to na bankietach nie możesz się pojawiać ze sobą towarzysząco, tylko człowiek, który tworzył projekt. I że na samym początku, pamiętam, był bankiet, na którego ja nie miałam, pomimo tego, że pojechaliśmy razem do Łodzi, to ja nie miałam wstępu. A teraz nagle to nie jest już żadnym problemem, nie? Więc oglądając tę scenę też o tym myślałam, że wydaje ci się, żebyś zrobił inaczej, ale to w ogóle mamy coś takiego, że... No, ale to wszystko zawsze, też nawiązując do tego, co powiedziałeś, że wszystko, co już zobaczyliśmy, nas po prostu nie zaskakuje, więc jakby już jak czegoś doświadczamy, to jakby mamy instant lekcję jakąś, nie? I myślimy, znaczy ona jest taką lekcją, nie lekcją, no bo po prostu zwracamy na to coś uwagę, myślimy, że tego nie popełnimy, oczywiście potem ten błąd gdzieś po drodze zapominając popełniamy znowu, ale to jest bardzo ciekawe, że mamy taką, i to nie wiem, czy to jest może nasza kulturowa przywara, czy w ogóle ludzka, że oceniamy czyjś błąd, myśląc, że my byśmy tego nie zrobili, a tylko tego nie robimy nawet teraz, ponieważ jakby już go ten problem poznaliśmy, nie? Że on nas ten akurat konkretny nie zaskoczył. A z kolei jak nas zaskakuje coś, to zawsze mamy wymówkę, nie? Zawsze potrafimy sobie jakoś wytłumaczyć, dlaczego czegoś nie zrobiliśmy, albo dlaczego coś się wydarzyło, albo dlaczego nie zareagowaliśmy, albo właśnie zareagowaliśmy. No ale to też kiedyś powiedziałeś mi, że gdybyśmy tego nie mieli, no to byśmy się w ogóle poddali w życiu, nie? Tak, to też fakt, że to jest po prostu instynkt przetrwania i wytłumaczenia sobie, bo to, że potrafimy sobie wytłumaczyć wiele swoich porażek, błędów, powoduje to, że dalej potrafimy żyć ze samym samym sobą, nawet nie pracując nad sobą, a po prostu okłamując się, bo pomyślcie sobie, że kłamstwo jest bardzo silnym narzędziem. To jest przerażające, co głowa potrafi zrobić ze stworzeniem takiej iluzji, że zawsze masz rację i że człowiek wie, że ma rację i ewentualnie czasami w sytuacjach się przyznaje do błędu, gdzie w głowie tak naprawdę tego nie robi, ale i ja myślę, że to jest w ogóle fajny moment w życiu, nie wszyscy mają ten moment w życiu, ale ten moment w życiu, kiedy nagle się orientujesz, że fuck, wcale nie jest tak, jak całe życie myślałam w głowie, wcale nie jestem tą osobą, która ma rację, która no... No nie, to są wiecie, to są takie momenty, że chyba wtedy dopiero zaczynasz żyć, kiedy tak samo jak czasami sobie myślę, że nawet jak ktoś zrobił coś źle i ktoś to komentuje, nie? To tak sobie myślę, a po co? Nie? W sensie takim, budzi to we mnie taką refleksję, że to jest kompletnie bez sensu. No ale jesteś bardzo świadomy, więc jakby też się pewnie tego nauczyłeś. No ale wiesz, ale dobrze, no to my możemy sobie, no zawsze my tak sobie, jak nawet się spotykamy i nie nagrywamy tego, to raczej to jest żart, nie? Zamknięty w jakiejś określonej ramie.
gdzie nikogo nie oceniamy, bo wiemy, że nie mamy do tego biletu wstępu, bo wiadomo, to jest bilet tak. do kogoś życia. I nawet wiemy, po prostu, wiesz, wiemy, że nic nie wiemy. No w sensie chodzi o to, że to nie jest jakaś wielka, tajemna wiedza, no bo jeżeli czytasz coś na jakimś portalu, albo nie wiem, masz jakiś urywek informacji, to nic nie wiesz. Wiesz tylko to, co jest teoretycznie najciekawsze dla widza. Mhm. Ale nie masz w ogóle pojęcia o prawdzie. I wtedy, kiedy ty to rozumiesz, to dajesz sobie to, dajesz sobie też to, że to, o to w twoim życiu też ktoś mało wie. Pomyślcie sobie nawet, że wy byliście ze sobą blisko, a nie potrafiliście między sobą się powiedzieć sobie, bo baliście się tego, jak druga strona zareaguje, to jeżeli ludzie spojrzą na swój przykład, że może partnerka, partner nie wie o nich całej prawdy, a miałby cały świat ich oceniać tylko i wyłącznie z jakiejś ulotki, fragmentu opisu ich świata. I to są takie rzeczy, które ja zawsze lubię w filmach, lubię w sztuce, że zostajemy wrzuceni tylko do jakiejś przestrzeni. Mamy tylko jakiś fragment tego. Wycinek i, jakiś tak, taki. I widzimy tylko to, tak. Co jest najbardziej kontrastowe. Nie? Że gdybyśmy dali wszystkie delikatne kolory, a obok byłby jeden, który rzucałby się od razu w oczy, to byśmy zwrócili uwagę tylko i wyłącznie na ten jeden, a jednak świat ma tyle kolorów, tyle odcieni, że spoglądanie tylko na to, co najbardziej rzuca nam się w oczy, powoduje nie to, że mamy na coś optykę, tylko na to, że jesteśmy ślepi na całą resztę. No, to więcej, przede wszystkim to więcej mówi o nas. Takie... Ja nawet mam swój przykład bardzo dobry, proszę. Który... Zapraszamy. Bardzo proszę. Chcesz się poobrażać? Tak. Bardzo w takim momencie, w którym byłam bardzo smutna, łatwo przychodziło mi ocenianie innych ludzi. W momencie, kiedy zazdrościłam komuś, wtedy nie wiedząc z założenia mówiłam, że kogoś nie lubię, albo że mi się nie podoba, co ta osoba robi, co tak naprawdę nie było prawdą, tylko gdzieś to była mój mechanizm obronny, żeby się nie przyznać do tego, że ja się czuję beznadziejnie ze sobą, więc lepiej mi było znienawidzić zdolną osobę, żeby czuć się lepiej sama ze sobą, lepiej mi było nie lubić tej osoby. I łatwo mi, to bardzo długi czas, ale to też dlatego, że zresztą dużo ludzi tak ma, że łatwo się mówi, a ten beznadzienia, fatalnie tu zagrał, a tutaj nie dał rady. Mm-hmm. I mi też to przychodziło łatwo, żeby powiedzieć, a ktoś nie pasował do tej roli. Teraz jak patrzę i nawet widzę kogoś, kto widzę, że sobie nie radzi, ale w sensie, że gdzieś jest przyblokowany, nigdy w życiu bym nie powiedziała, że beznadziejnie zagrał albo że jest beznadziejny, tylko prędzej sobie myślę o tym, ciekawe w jakim był momencie w swoim życiu, czy reżyser dał mu przestrzeń na to. Nie oceniam zero-jedynkowo, że ta osoba, jakby musi być coś z nią nie tak, tylko jakby bardziej jest mi też często przykro, że nie miała szansy ta osoba na pokazanie swojego talentu i tak dalej. No i to mówię a propos tego, że no myślę, że łatwo, ja też bardzo łatwo, szybko oceniałam ludzi i ludzi. No tak. No tak, bo to też na życie... Łatwo ci jest powiedzieć, że ktoś jest beznadziejny, bo no się... bo, ale wiesz, no to rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, jakby na patrzenie na innych z perspektywy własnego kompleksu, nie? I przelewasz to po prostu, to pouczucie... bo na wszystko patrzysz jakby z perspektywy siebie, nie? Własnego ego, właśnie kompleksów i ciebie drażnią cechy w ludziach, które de facto masz sam w sobie. Tylko nie? I wyłącznie. Co, słyszysz to za pierwszym razem i nigdy, zawsze masz takiego, nie ma opcji, że nie lubię tej osoby i na pewno nie za to. No. Ja bardzo długo nie lubiłam ludzi, którzy bardzo dużo mówią. I nie rozumiałam, dlaczego mnie wkurzają ludzie, którzy dużo mówią. I dopiero kiedy zrozumiałam, że ja dużo mówię i przestało mi to przeszkadzać, przestałam to traktować jako kompleks, co też akurat to jest fajna historia, bo miałam taki moment, że ja zawsze mówiłam bardzo szybko i bardzo przepraszałam za to, że mówiłam zawsze, dobra, już kończę, przepraszam, że tyle gadam. Pamiętam moją przyjaciółkę Loko, która mi powiedziała w pewnym momencie, zamknij się, kocham cię taka, jaka jesteś, jeżeli będziesz za dużo gadała, to ci powiem, zamknij się, za dużo gadasz. I to był taki mocno przełomowy moment w moim życiu, że zrozumiałam, okej, dużo gadam i faktycznie komuś to odpowiada, będzie ze mną, komuś to nie odpowiada, nie będzie moim przyjacielem i tyle, nie będę próbowała mówić mniej tylko dlatego, że ktoś chce, żebym mniej gadała. I nagle się okazało, że ludzie, którzy szybko mówią i mówią bardzo dużo, przestali mi przeszkadzać. Ja sobie siedzę, słucham ich i nie mam czegoś tego, jak on pierdoli, czy coś takiego. Nie mam czegoś takiego, tylko sobie słucham i mi przestało to przeszkadzać. Czekajcie, a ja dużo gadam? Ty dużo mówisz też. Dużo mówisz.
Ale... ale co znaczy dużo mówić? Ja, jakbyś się spytał, czego Adam bez sensu? Nie, nie, to wiem, że mnie bez sensu, to nie. No nie, ale dużo mówisz, tak, ale ja lubię ludzi, którzy... Teraz mam moment, że już lubię ludzi, którzy dużo mówią. Ty też dużo mówisz, Tomek, co? Nie do końca. Nie, no to jak my gadamy, to wydaje mi się, że ty mówisz dużo zawsze. Mi się też wydaje, że ja dużo tak? mówię. Tak. Może kiedy znaczy, nie jesteś zastraszany. Mi się wydaje, że ja więcej od ciebie na pewno, w sensie, że mam bardziej intensywna jestem w mówieniu, że Tomek ma coś takiego, że jak mówi, to się zawiesza i patrzy raczej w jedno miejsce i jest taki zamknięty, a ja jestem bardzo, bardzo gestykuluję i emocjonuję się w trakcie mówienia. Mhm. A uważacie, że sztuka powinna mieć jakieś ograniczenia lub granice, jeżeli chodzi o tematykę albo treść? Nie, no bo to się wyklucza moim zdaniem. No, sztuka polega na tym, żeby, że sztuka nie polega na tym, ale sztuka nie gra z ograniczeniami, nie współgra z ograniczeniami. To wszystko jakby mieści się w ramach zdrowego rozsądku albo etyki, natomiast nie umiem albo nie powinno się wyznaczać odgórnych granic sztuce, no bo to się wyklucza w moim przekonaniu. No nie, no tutaj też na to tak patrzę, że odgórnie może nie, ale może sztuka nie jest w stanie opowiedzieć o wszystkim. No tak, tylko że to też jest dalej jakby indywidualne podejście kogoś, kto jakby zamierza podejść pod jakiś temat, żeby wyrazić go artystycznie. Sam sobie siłą rzeczy narzuca pewne ramy, pewne granice. Nawet zielone. Na przykład. Chociażby. No dawaj dalej, no dawaj, no jak już zacząłeś, no co chcesz? Zostawiam cię z tymi rękawicami, przecież teraz grasz boksera. No. No. No bo wiesz, jeżeli pytasz w kontekście zielonej granicy... Nie, nie pytałem w tym kontekście, tylko po prostu mi tak zagrało z granicą. A, no bo tam akurat w ogóle odwołując się do sztuki, myślę, że warto sobie ufać i własnym limitom ewentualnym, natomiast nie sugerować się też, czy te limity, które ja wyznaczam, robię pod kogoś, nie? No sztuka nie można jej ograniczać, nie powinno, czy nie można, nie powinno się i to nie to jest... To jest, kurde, słuchajcie, taki temat, że to można długo... No nie, ale on się sprowadza do tego, że ja jako twórca wyznaczam sobie ewentualnie granice, no ale nikt nie powinien wyznaczać mi no tak, ale ja się z tym zgadzam, ale to się cały czas mi się wydaje, dlatego to jest ciężkie, bo to można gadać godzinami o tym, że każdy ma... Przecież ludzie na pewno musi... Na pewno będą chcieli słuchać. Przypominam, że tego podcastu słucha 85% ludzi do końca. Do końca, nice. Gdzieś ja mam poczucie, że każdy z nas ma swoją prawdę. To, że się nie zgadzamy ze sobą, to nie znaczy, że ty nie masz racji, a ja mam rację. Mieliśmy kilka razy różne tam Albo uważa, że ona miała rację. Że ja miałam rację niż ty. Że ja miałam rację, czy że ty miałeś? Że ty zawsze. Nie, ale jestem tak zdania, że każdy ma swoją prawdę i to jest też, myślę, że dotyczy troszeczkę sztuki, że się nie powinno ograniczać, bo każdy ma swoją prawdę, ale z drugiej strony mam pewną myśl, ale nie wiem, czy to wtedy idzie w... Możemy włożyć to do sztuki. Nie lubię strasznie, że jeżeli mówimy o filmach czy serialach, które są... Ja prywatnie nie lubię, które są o zabójstwach, o tym, jak schować ciało, jak rozłożyć ciało, które zabiłeś, że jakby dajesz pożywkę ludziom, którzy być może bez obejrzenia tego nigdy w życiu by się w nich nie uruchomiła chęć na przykład zabójstwa człowieka, a przez to, że dostają wskazówki, jak zabić, jak zrobić coś, to dla mnie na przykład to... W dobie internetu moim zdaniem to jest... Nie, to, oczywiście, ale mówię jakby no, ale w skali wiem, co takiej trzeba, jasne, większej, wiem, że co dla mnie chodzi. Tu są granice, że jeżeli miałabym powiedzieć, że jest granica, to dla mnie granicą jest podpowiadanie ludziom... A z drugiej strony film taki zazwyczaj niesie jakiś morał, więc no ale no, jakby no to wiemy, na czym każdy polega ta otwartość tej dyskusji. Tak, 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 tak. No dobra, teraz zamykając już tę dyskusję. Gdzie uważasz, że twój talent ma limit? Gdzie? Czego nie osiągniesz ze względu na to, że jesteś, nie jesteś zdolna do tego? Czego nie osiągnę, bo myślę, że nie jestem... Sky is the limit. Nie, właśnie, wiesz co, ciężko, bo ja mam dużo myśli, które się biją ze sobą, bo z jednej strony mam poczucie, że
jestem w dobrym momencie i wierzę w to, że wszystko się dzieje po coś. Z drugiej strony zawsze mam w środku obawę, że nie jestem wystarczająca, więc ciężko powiedzieć, bo połowa mojego ciała mówi, że nigdy nie dostanę tego, co chciałabym dostać, bo nie zasługuję na to, bo nie jestem wystarczająco wyjątkowa i ciekawa. Więc dużo jest takich rzeczy, które szczerze bym powiedziała, że nie dałabym rady pewnie zrobić przez i prawdopodobnie byłoby to właśnie przez blokadę, którą mam w sobie i brak wiary w siebie. I dlatego cały czas mówię o tym, że marzę o tym, żeby stuprocentowo już uwierzyć gdzieś w siebie i dać sobie spokój w głowie, bo wtedy, jak to Tomek mówi, sky is the limit, no i wtedy mogłabym wszystko. Moim jedynym, największym wrogiem jest moja własna głowa. No dobra, ale gdzieś miała określić jednak to. No nie, no serio pytam. Określamy, co? Konkretnie, czego bym nie zrobiła? Czego na pewno nie osiągniesz? Bo jesteś tak dobra jak inni, którzy to osiągnęli. Tomek, pomóż mi, bo mam trochę... Ja uważam, że ty jesteś w stanie osiągnąć wszystko. I nie ma tych limitów. Jakby ja nie odpowiem na pewno, czy w sensie, jeżeli masz, a jak nie, to możemy go zdekautować. Na pewno, jeżeli osiągnięcie czegoś dużego łączy się z tym, że musiałabym godzić się na rzeczy, które nie są zgodne ze mną, to jest wiele rzeczy, których bym jakby absolutnie ucieka mi. Ja pytam tylko o talent. Talent jest zgodny z tobą. Widziałem. Może ja nie rozumiem pytania. Rozumiesz doskonale, tylko jesteś skromna i sama siebie po prostu buksujesz w tej głowie jak kulej z chyrą. No. Nie umiem na to. No nie, no potrafisz. Nie potrafię, mówię ci szczerze, jakby to nie jest tak, że teraz próbuję szukać odpowiedzi, bo znam prawdziwą i... Malwa, ale dobra, ustalmy. Możesz być super gwiazdą w Polsce, tak czy nie? Nie wiem. Mówię to jakby szczerze, nie wiem. Tomek, tak czy nie? Tak. Okej, okay. A co jest twoim limitem? Nie znam w sobie limitów. Jakby bardzo dużo jestem w stanie poświęcić dla roli, więc nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czego bym nie zrobił. Ale jeżeli pytasz o to, w czym jakby, gdzie się widzę, gdzie się mogę znaleźć, to raczej patrzę na to z ciekawością i przyjmę... Nie lubię niczego planować. Na pewno, co jest ważnym aspektem, to już to wiem, że jeżeli cokolwiek miałoby się wydarzyć spektakularnego, to musi przyjść, a ja o nic się nie będę boksował. Nigdzie nie będę zagryzał po drodze, żeby się dostać do miejsca, które będą wymarzone. Ale możemy ustalić, że zagrasz w Gwiezdnych Wojnach. Zagram w Gwiezdnych Wojnach, ale to jest afirmacja, w sensie jakby to jest wiara w to. Bardzo bym chciał i bardzo chętnie to zrobię. Dobrze. Też zagrasz w Gwiezdnych Wojnach. Też? Nie, mogę. No. Mam nadzieję, Malwa zagra, ale szczerze powiedziawszy, Sorrentino. Mam dużo większą nadzieję, że Malwa zagra w Harry Potterze, bo ja czekam na nową część po prostu. Kurde, raz, że Harry Potter, tak. Nie, ale Sorrentino też bym chciała. Ja bardziej jednak chcę Harry'ego Pottera. Ale Harry'ego Pottera, ale kogo bym ja zagrała? No przecież będzie nowa książka do napisania. No ale nie, chodzi mi o to, ja ci teraz zadaję pytanie. Jak kochasz Harry'ego Pottera tak samo jak ja, to jaką postać widzisz, że mogłabym zagrać? Ja mam dwie w głowie, które mogłabym. Nie, ale ja w ogóle myślę o nowym wątku, nie? Ja nie myślę... A nie, ja myślałam, że mówisz o tych, że na przykład jak recasting wybił, bo ja bym... Ale oni to robią jakby od początku. To no jest robią na od początku, dlatego książek pomyślałam. Od nowa, tylko że w formie serialu. Tak? Tak. To ja nie wiedziałem o tym. Ja tego nie zrozumiałem. To ja bym chciał i bardzo chciałbym w ogóle iść na ten spektakl, który jest w Londynie? To możesz lecieć z nami, bo my chcemy to zrobić. No to bardzo, bardzo. On mnie na końcu problemu nie zabrał, a mnie zabierze na spektakl do Londynu. Ale mi opowiedz historię, dlaczego nie zabrałem? Nasz ukochany kolega Max ze Szczecina, który miał bilety na 2 dni, po pierwszym dniu koncertu powiedział, że wystarczy mu i że oddaje bilet Tomkowi, który tego dnia miał mieć zdjęcia, a w końcu nie miał, a biletów już nie było, więc Max oddał jeden jedyny bilet Tomkowi i Tomek sam poszedł na ten koncert. Czyli masz jeszcze adwokata w Malwie, dobrze.
Powiedziałam? Bardzo dobrze powiedziałaś. Ale fajnie, że potraficie napisać sobie w tym notatniku było kłamstwo. Ale jak dobrze mówimy, nie? No, tak, tak, jak wszystko. Tylko jeszcze musimy... A to jeszcze jak będę rysunki. Z obciążeniem na rękach chyba to rysowało. Dobra, jesteśmy przed świętami. Co dawaliście sobie na święta? Co dostawaliście od siebie jako prezent? Konkretnie? Mhm. Ty w zeszłym roku dostałaś spodenki. Do mundańskiego boksu. A ja co dostałem? Albo to tak myślenie kosztuje cię. Strasznie, coś. Ja mam dwa dni nieprzespane troszeczkę. Ja też nie pamiętam. Ja nie pamiętam, co. Na pewno Lego, a nie Lego? Skarpetki i sweter. Jakieś tam gry na Nintendo, Tomek zazwyczaj sobie życzy. Rzeczy do malowania figurek. Raczej no też masz Boba Fetta z Lego masz. Naprawdę ty to namalowałeś ręcznie? No tak! Ja chcę, żebyś to tu postawił. No ja to postawię tutaj. Ja nawet wiem, w którym miejscu. Więc Lego Boba Fetta. Ja dostałam teraz na urodziny Lego Hogwarts. Okej, czyli bardzo dużo składania. Ile elementów? 2450. Nie wiem, było 23 takie paczuszki. Czyli sporo. Dużo, bo układałam to mniej więcej przez 3 dni, tak, z przerwami, ale 3 dni. Byłeś zawiedziony, co, że tylko 3 dni kupiłeś sobie. 3 dni spokoju. Nie, Tomek ma sposób, żeby mieć wolny... Tomek ma sposób na to, żeby mieć wolny wieczór i wtedy sam z siebie proponuje mi masaż stóp, ja od razu odpływam i po 3 godzinach się budzę, taka wiesz... A on szczęśliwy maluje figurki w ciszy. I ty brutusie. Lepszej puenty nie znajdziemy. Masuje stopy. Masuje mi stupę, żebym, ale masuje stupę, to jest pograć stupy. Na PlayStation. Cudowne. Włosok. Masuje stopy, by mieć żeby chwilę mieć na PlayStation. Taki zrobię tytuł. O, bardzo, świetny. Bardzo wam dziękuję i dodamy na miniaturkę stopy Malwy. O tak. A ja mam ładne stopy, można. Masz. Wszystko masz ładne. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy.